Rosja nie jest w stanie wygrać tej wojny w tym sensie, że wyciągnąć z niej długofalowych korzyści. W teorii z mojego punktu widzenia, jeśli zaczynamy tego typu działania, no to celem jest w dowolny sposób skończyć tę wojnę na pozycji lepszej niż wcześniej, na różne sposoby. Nawet jeśli zajmą całą Ukrainę, to to będzie kosztowało jeszcze utrzymanie jej w ryzach i jeszcze te pogłębiające się wtedy sankcje i tak dalej. Z Ukrainy. No, niepokornej zupełnie, tak. To będzie kosztowało tak dużo, że ich na to po prostu nie stać. Putin rzeczywiście mówi takie rzeczy? Putin ubrał to inaczej. Wy jesteście narodem, który pokonał Hitlera w II Wojnie Światowej, wy jesteście potomkami zwycięzców, my jesteśmy tym wspaniałym krajem, który wtedy wygrał cała ta... Uratował świat. Uratował świat. Sam. Na przykład zaczynają mówić, że Joe Biden jest e, biorobotem. Co też padło w tym artykule, że ta rasa ludzi, którzy nie są prawdziwymi ludźmi, tysiące lat temu stworzyli właśnie bioroboty, które są zupełnie genetycznie inne niż ludzie, ale wyglądają jak ludzie. I Czyli które... to takie serio, bardzo mocne teorie spiskowe, jako o jaszczurach ludach tylko publikowane normalnie. Ale w tym artykule są Jaszczuro-ludzie, oczywiście, że tak. Jak najbardziej, bo cała ta operacja. Słuchaj, jedynie rosyjska ludność, etnicznie rosyjska ludność Rosji jest tym, co przeszkadza jaszczurom ludziom podbić ziemię, i żeby zniszczyć tą rosyjską etniczną ludność Rosji, powstał feminizm. Marcin Strzeżewski. Cześć. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Ym, I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom czym się zajmujesz. To zawsze jak pada to pytanie, to mnie jest trochę głupio człowiekowi w tym wieku mówić jestem youtuberem. Więc no, i tak to powiem, bo to jest moje główne źródło utrzymania w tej chwili. Przy czym ja przede wszystkim, jeśli bym miał powiedzieć czym się zajmujesz, to bym powiedział zajmuję się Rosją. Po prostu głównie nią. To jest taka moja podstawowa specjalizacja. W tej chwili to się realizuje właśnie przede wszystkim na YouTubie, plus dodatkowo ostatnio w książkach. Przy czym dodatkowo jeszcze oczywiście do tego dochodzą kraje sąsiednie i to też wynika w dużej mierze czysto z wykształcenia, bo dawno temu na UJOCie kończyłem kierunek, który się wprost tak nazywał. M, ro, kultura Rosji i narodów sąsiednich. Choć my w tamtych czasach mówiliśmy na to kultura picia i czynności towarzyszących, ale no, dla studenta to jest chyba dość normalne. Tak, um, trochę smutne jest to, jaką narzędzia na mają youtuberzy. Mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniało i że to nie będzie tak, że to są tylko ludzie od nagrywania głupich filmików, tylko jednak to będzie takie medium, gdzie można się dowiedzieć naprawdę super ciekawych, ważnych rzeczy i ludzie przestaną to postrzegać właśnie jako to, że ktoś jest youtuberem, to to nie jest jakaś taka poważna praca. To znaczy, wiesz, też ja ci powiem, że to jest jak zwykle platforma, i na YouTubie to jeszcze jest takie bardziej, byśmy powiedzieli, złamane tymi treściami poważnymi. Natomiast na przykład wielu ludzi ma takie wyobrażenie o TikToku, że to jest zupełnie platforma dla dzieciaków. Ale przez to, jak bardzo ona jest dobrze dopasowana do ciebie, i z każdą platformą w internecie można to zrobić. Ja na TikToku mam praktycznie same ciekawostki z różnych takich pól, na których ja się osobiście nie znam, ale są po prostu jakieś rzeczy o fizyce, o astronomii, o nawet biblijne ciekawostki, co też jest ciekawą dziedziną wiedzy, więc yeah. każda taka platforma jest ciekawa, chociaż oczywiście faktycznie, właśnie mnie jest głupio mówić. Jestem YouTuberem, bo to brzmi właśnie niepoważnie. I prawdę mówiąc, po tych wszystkich pracach, które w życiu wykonywałem, ta teraz, która polega na tym, że siedzę we własnym domu i mówię do ściany, no, wydaje się niepoważna zupełnie. Wydaje się niepoważna, ale jednak dostarczasz taką wartość, że dla ludzi to jest ważne. I to zresztą widać po Twoim patronacie, tak? To jakieś głupie filmiki, ludzie by cię nie płacili, które są dla nich nieistotne. To jest dla mnie wyjątkowo istotne, bo w ogóle no, media w tej chwili, według mnie osobiście, bo ja robię. W mediach internetowych od roku 2012, w większych, mniejszych, no w mediach trwa pewna patologia. W tym sensie, że przyzwyczailiśmy się jako użytkownicy, że te media internetowe są za darmo. A stara prawda głosi, że jak ty nie płacisz za towar, to sam jesteś towarem. Człowiek w internecie często nie jest klientem, więc. No, rzeczy nie są tworzone po to, żeby on był zadowolony. On ma być skuszony, on ma wejść, ale nie ma wyjść z poczuciem, że faktycznie jest zadowolony, że tam wszedł. A właśnie takie platformy jak Patreon, choć tych sposobów wspierania twórców jest wiele, odwracają te tendencje. Ja się czuję, że robię dla konkretnych ludzi. To są moi klienci, zresztą no nie tylko ci, którzy bezpośrednio wspierają, ale ogólnie mam poczucie, jak zrobię dobrą robotę dla ludzi, a nie dla jakichś botów reklamowych, to oni wesprą. To mhm. jest fajny sposób, żeby te tendencje gdzieś odwracać. Bardzo mnie to yy, cieszy, po prostu, że takie możliwości techniczne się pojawiły. No bo wcześniej yy, bez takiej instytucji, no to rozumiem, no można by przelewać na konto, można by wysyłać w kopercie, ale no to nie jest takie proste i pra, ludzie pra... potrzebują takiej narzędzia, żeby to zrobić. Tak, długo rozwijałeś swojego patrona? Dość wcześnie zacząłem. Cały ten kanał istnieje niedługo, teraz będą zaraz 4 lata. Patronite się pojawił gdzieś po pół roku. Mm -hmm. Pamiętam taką sytuację, byłem na plaży na bagrach w Krakowie latem i przyszła, przyszedł jakiś mail, że tam wpłynęło, ktoś wpłacił na raz tak, bo są takie opcje tam 500 zł. No to było szaleństwo. To było coś takiego zupełnie wow. I wtedy masz taką myśl, o, to może działać, to, to, to może mieć sens. No, czuję, nawet zakładając, sądziłem, że no, gdybym nie sądził, że może działać, to bym nie zakładał. Natomiast, Ale no... to jest co innego. Jak zakładasz coś i tak myślisz, że działa i widzisz, że u innych działa, a jednak jak zaczyna działać i dostajesz ten bodziec pozytywny, że wow, rzeczywiście to się udało, to to jest kompletnie inne wrażenie. Nie, zdecydowanie. Dwa dni chodziłem jak na jakimś haju po prostu z radości, że, że coś takiego się zdarzyło. No, to też jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. No, co innego, jeśli ktoś weźmie od ciebie szynkę na degustacji w markecie tak i zje, bo jest za darmo, a jak ktoś przyjdzie i da za, to, za tą rzecz, którą stworzyłeś, swoje pieniądze. No to jest najwyższa jeszcze... forma uznania. I nie musi tego zrobić. To nie jest tak, że on to tak. kupił od ciebie, tylko po prostu sam z własnej woli przedał ci te pieniądze, nie? Tak, on najpierw dostał towar, mhm. uznał okej, okay, ten towar jest w porządku, dam. Mhm. To jest bardzo miłe. I dzięki Patronite'owi udało ci się przejść, bo to, to mnie zaciekawiło, że przeszedłeś od jednego odcinka w tygodniu do siedmiu odcinków w tygodniu. Wiesz co, to nie do końca wynikało z kwestii patronaita, To zaczęło się po prostu z wojną, mhm. bo były wcześniej dwa odcinki, od czasu do czasu trzy. No tylko jeśli człowiek zajmuje się profesjonalnie krajem, który nagle rozpętuje największą wojnę w Europie od II wojny światowej, to wiesz, co, no, to była po prostu zwykła potrzeba, że no, coś się dzieje, no, no, no trzeba o tym mówić to było zupełnie partyzanckie. W ten dzień w ogóle kiedy wybuchła wojna, mieliśmy wolne. Wzięliśmy sobie wolne, bo sobie żona robiła tatuaż, ale no, no, poszliśmy, zrobiliśmy go. No rano ja oczywiście czytam, bo no, sytuacja była napięta zresztą. To był ten moment, kiedy ogłoszono ewakuację Donbasu, mhm. cywilów z Donbasu, która zresztą nigdy nie została dokończona, ale to był ten moment, kiedy dla mnie to już było takie bardzo wyraźne. Ja wtedy miałem gotowy odcinek, ja do tego odcinka dograłem kawałek i mówiłem, powiedziałem wtedy ludziom, jutro rano możemy się obudzić w zupełnie innej rzeczywistości. Pomyliłem się o trzy dni, trzy dni później się to wydarzyło, no pojechaliśmy na, te, na ten tatuaż, po drodze tam spotkaliśmy jakiś byli jacyś młodzi Ukraińcy pod bankomatem, nie mogli sobie tam wyciągnąć pieniędzy, w takim byli trochę szoku, co to się dzieje. No wróciliśmy i, i po prostu siadłem i, i to trwa do teraz że praktycznie cały czas się w tym kręcę. No, właśnie bo... wiedziałem, że nawet numerujesz dni wojny, 665 Dzień Wojny. No to bardzo wielu ludzi tak robi, to, to akurat nie jest nic oryginalnego, ale gdzieś trzeba zachować w, tej, w tym potoku wydarzeń jaką, jakiś szkielet, bo prawdę mówiąc są takie momenty, na przykład przez ostatnie dwa miesiące każdy z tych odcinków mógłby mieć dokładnie ten sam tytuł. Rosjanie szturmują Avdijewkę. I tak przez dwa miesiące. A wcześniej przez trzy miesiące. I tak można by się w tym łatwo pogubić, bo te duże wydarzenia zaczynają wpadać nam do pewnych wręcz kategorii. Znowu Ukraina zaatakowała Moskwę. Znowu zaatakowała Krym. Znowu ostrzał Kijowa. Znowu to, znowu tamto. I wiesz co, dla mnie to jest najciekawsze to, że to, co się w tej chwili dzieje jest przede wszystkim wielką lekcją historii. Takim przypomnieniem nam jak to wszystko, co ludzkość już wiele razy przerobiła, jak to tak naprawdę wyglądało? Bo my mieliśmy, no ja też oczywiście, zupełnie niepełne wyobrażenia, i no wielu z nas na przykład oczekuje, że to się wszystko będzie działo szybko. Po czym sobie przypominamy, ile to trwało, że na przykład od napaści III Rzeszy na Związek Radziecki do Stalingradu minęły, jeśli dobrze pamiętam, około dwóch lat. Dwa no lata, z... przy tak zaplanowanej operacji z taką przewagą wojskową? A tutaj o przewadze wojskowej. Wiesz, co? nie wiem, czy chcemy wchodzić w ten temat, bo to jest temat rzeka, kto tu miał przewagę i w, na jakim polu to... ale swoją drogą, to też o tym początku wojny, ta dzisiejsza wojna nam bardzo wiele mówi. W tym sensie, że zastanę rozważania historyków, dlaczego armia radziecka tak szybko uciekła przed hitlerowcami, przed Niemcami w 1941. Z czego to wynikało? Przecież oni mieli tutaj tyle czołgów, tyle samolotów, ileż książek o tym napisano. A powiem ci, im dłużej siedzę w tym temacie, a to już trochę trwa, tym więcej y, mi zostaje w głowie takiego czystego wrażenia, że absolutnie kluczowym uczuciem, które rządzi tym terenem świata, jest strach. To, mhm. jest, to jest coś, czym tam handlują, co wykorzystują, czego balans wpływa na to, co tam się dzieje. I w 1941, to jest oczywiście no jakaś moja teoria, strach przed przeciwnikiem przed Tobą okazał się większy niż strach przed służbami za Tobą. I armia rzuciła się do ucieczki. I w tej chwili obserwujemy bardzo podobne, nazwijmy to rachunki, to znaczy społeczeństwo rosyjskie się boi. Bardziej póki co swojej własnej władzy niż tego, co się może stać, jeśli ta władza przy władzy zostanie. Mhm. To jest taki moment, w którym nie wiemy, kiedy ta równowaga zostanie przerwana, ale cały czas to słowo strach jest dla nas kluczowe. Ale oczywiście się tu zapędziliśmy, co dla mnie jest typowe, ale mówiłem właśnie o tym, że spodziewamy się, że to się będzie działo szybko. A tymczasem właśnie mieliśmy operacje wojskowe w historii, które trwały po rok, po półtora, to jest normalne, że te wydarzenia zachodzą powolutku. Jeśli kiedyś w historii, załóżmy, że. I one chyba zachodzą coraz bardziej powoli, bo teraz kiedyś jeszcze nie było mediów, nie, nikt nie, 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 nie trąbił po, po internecie, że są zdroborodnie wojenne, że to się nie powinno wydarzyć, tam to się nie powinno wydarzyć. Dużo, dużo rzeczy było zamiatane pod dywan. A teraz to jest wszystko tak naświetlone, że to będzie się działo jeszcze wolniej. W... To oczywiście wpływa i w ogóle polityka informacyjna, to co my wiemy jest dużo ważniejsze, też, też to właśnie wpływa na nasze oczekiwania, bo to jest kolejna kluczowa sprawa, że my spodziewamy się, widzimy masę akcji właśnie na tym wideo tu strzelają, tu bombardują, tu zniszczyli, po czym patrzymy na mapę, nic się nie dzieje. I wielu ludzi ma w ogóle dysonans. To, to jak to jest możliwe, że tam się tyle dzieje, a nic się nie dzieje? Ile ja się nasłuchałem, że to nie jest prawdziwa wojna, że przecież nic się takiego nie dzieje, że, że nas trochę oszukują i, i że w sumie to, to nic poważnego. No tylko jeśli kiedyś w podręczniku historii właśnie napiszą... Tam bunt Prigorzyna był w połowie 2023, a na początku 2024 wydarzyło się nie wiem, kolejny bunt. To, to będzie na podręczniku dwie linijki od siebie, i ludziom się będzie wydawało, że to były wydarzenia tuż obok po prostu. Zaraz po sobie się wydarzyły. Mhm. Tak, tak jak rewolucja lutowa i październikowa, no, no, tam no, jedna po drugiej. Nie? To też było wiele miesięcy. No Od lutego do października tutaj łatwo akurat sobie to uzmysłowić. Tak, jak się czyta coś w książce i widzisz 41-42, to mówisz, okej, okay, to było rok po roku, to, to jest bardzo szybko. Natomiast jeśli żyje ten cały rok, to, to się przeciąga strasznie, jakby totalnie inaczej się to odbiera. Jeszcze to, że żyjesz, to jedno, ale masz ogromne właśnie oczekiwania. Czekasz, co się wydarzy i nic się nie dzieje. I codziennie rano się budzisz. Stało się, nie stało się. I to się strasznie wydłuża. No i oczywiście nasza uwaga się męczy. Hmm. Co zresztą widać bardzo po mediach, że ta wojna w Ukrainie to już nie jest taki hot topic, jak był na początku. I strasznie to brzmi, ale tak niestety jest. Tak samo wojna w Izraelu. Nie ma takiego odzewu, jak było na początku z wojną w Ukrainie. Hmm, zdecydowanie tak. Zresztą to jest, powiem ci, jakaś taka przerażająca matematyka śmierci. Jak pracowałem w dużym portalu internetowym, to. No, bardzo łatwo to było zaobserwować, że tam tysiąc ludzi, którzy zginęli w Bangladeszu, jest informacyjnie mniej wartych niż jeden człowiek, który zginął w wypadku na A4. Mhm. Mnie się wydaje, że do pewnego stopnia wynika to z tego, że wszyscy jesteśmy no, jednak w dużym stopniu skupieni na sobie, co jest oczywiste ktoś, kto by nie myślał o sobie, tylko o ludziach dookoła, by nie przetrwał. Tacy ludzie nie przeżyli. Ewolucja, znamy ten temat. Zresztą to jest tyle ludzi, konkretnie na których miałbyś się skupić. Nie masz tyle uwagi, żeby skupić się na wszystkich. Dokładnie tak. Więc czytasz Zabił się motorzysta na, na, na rowerzysta, powiedziałem, nieważ, motocyklista. Nawet powiedział. wczoraj ten zamach w Pradze. Tak, no, ja nie byłem w pracy, no to wszystko w porządku. Zabił mhm. się motocyklista, ja nie jeżdżę na motorze, to mnie nie dotyczy. Ale zginął człowiek na pasach, bo sobie przechodził i go rozjechał samochód, ja też przechodzę na pasach, to już nie dotyczy. Mhm. Zginął człowiek w Bangladeszu, bo zawaliła się na niego fabryka, w której szyli moje ubrania, ja nie szyję ubrań, to, to, to się nie powtórzy na mnie. Swoją drogą właśnie kiedyś rozmawialiśmy mm, o katastrofach statków, i ktoś powiedział, że Titanic no, to była największa katastrofa tego typu w dziejach. A ja tak myślę sobie, no kurde, chyba nie. I przeczytałem i dość niedawno w Azji była dużo większa, ale tam zginęli biedni Azjaci, a tu zginęli bogaci Europejczycy. Więc to było 100 lat temu, ale jest dla nas cały czas o wiele bliższe, było przez ten czas głośniejsze. No to jest niestety normalne. Nasza uwaga... Co, co, się, co się wydarzyło tam w Chinach? Wiesz co, to jest właśnie, widzisz to, ja ci nie powiem, czy w, że w Chinach konkretnie, gdzieś w <laughs> Azji jakoś niedawno to weszło do głowy i wyleciało. Co jest no, naturalne. My się nie przejmujemy aż tak bardzo konfliktami w Mianmie, czy w Jemenie, czy gdzieś w Afryce. One nas bezpośrednio nie dotyczą. Ale z drugiej strony zobacz, społeczeństwo się potrafiło zaadaptować. Sam powiedziałeś, że stawiałeś film i powiedziałeś, że jutro możemy się obudzić w całkiem innej rzeczywistości. I po trzech dniach rzeczywiście się to wydarzyło. Było takie pospolite ruszenie. Po prostu to było niesamowite, co to się wydarzyło. A teraz po wszystkich to spływa. Jakby kompletnie się dostosowaliśmy do nowej rzeczywistości i na no, nikomu to już nie robi wrażenia. czy znaczy, powiem ci, że to, że po nas to spływa, to jest w jakiś sposób jeszcze, bym powiedział, normalny, No bo my. Się obudziliśmy, ok. Putin zaatakował Ukrainę. Przez długi czas zastanawialiśmy się, co będzie dalej. Może to dotknie nas. Okazało się, że to nie dotyka nas. Mhm. I w tej chwili, jeśli Ukraina będzie wspierana, jeśli wszystko się będzie toczyć w miarę pozytywnie, prawdopodobnie nas nigdy nie dotknie. Choć oczywiście wszystkie scenariusze są realne. Ale są ludzie. Tam bezpośrednio w Ukrainie, którzy się do tego zaadaptowali i no, żyją w Kijowie, no, są przyloty. Ostatnio trafiło coś, to jest jeszcze do ustalenia co dokładnie, bo dźwięk taki nie do końca szachedowy, ale coś przyleciało w blok mieszkalny, są zdjęcia jak tam po prostu uszkodzona ściana, okna wybite, coś wleciało prosto do salonu po prostu. Na tym się zastanawiałem, jak widzę jakieś zdjęcia z Odessy, Ludzie cały czas tam żyją. Przecież te miasta są rakietowane raz na jakiś czas. To, to musi być dziwne doświadczenie żyć. Wtedy żyjemy sobie tutaj w Warszawie i tak jutro przyjedzie trzeci dron w pałac kultury, za, za miesiąc wpadną dwie rakiety i rozwalą bloki mieszkalne. To jest kompletnie inny scenariusz, co nie wyobrażasz sobie, jak to jest, ale jednocześnie ludzie tam żyją i jakby przyzwyczaili się to, to, to nic się nie dzieje, tylko rakiety spadają co jakiś czas. Ale człowiek potrafi się zaadaptować do takich rzeczy bardzo szybko. Ja tam byłem dziewięć razy do tej pory. To, nie jest, to jest tyle co nic, tak? ja nie poczułem tego. Była taka sytuacja, bo ja przeżyłem tych, a tych nazwijmy to, nalotów. Z, nalotów, no to powiedzmy to też pytanie, tak, syren przeciwlotniczych, tych alarmów, no tam powiedzmy kilka. I po prostu to wygląda w ten sposób, no idę, rozebrałem się, idę do łazienki się umyć po, po tam podróży aż do Mikołajowa z Krakowa, także kawał drogi tam mieliśmy z wyładunkiem części towaru po drodze. Idę się myć, wyje ta syrena, żona się pyta, to, to, to jest alarmem? Tak. I co robimy? No nic, idę się myć. No co mam zrobić? No przyleci to przyleci, no. Zwłaszcza, że duża część tych alarmów polega na tym, że MIG-31 wystartował, on może przenosić rakietę typu Kinja, ona może przylecić w dosłownie dowolne miejsce, alarm jest wszędzie, no, przecież no nie będziesz tracić godziny na siedzeniu gdzieś w piwnicy, no, no życie nie czeka, tak? I po prostu idziesz. Ciekawy jestem, jak wyglądają problemy psychiczne tam w Ukrainie. Bo z jednej strony masz ludzi, którzy się przejmują wszystkim i martwią się. Ostatnio nawet słyszałem, że są już teraz jakieś duże problemy z tym, jak, jak społeczeństwo się adaptuje do zmian klimatycznych, że z tym mają problem. I jednocześnie po drugiej stronie mamy Ukrainę i ludzie sobie tam żyją. Ataki przeciw... Alarmy przeciwrakietowe. Okej, okay, idę się kąpać, nic się nie dzieje wielkiego. To znaczy, że tu nie trzeba sięgać daleko, bo to jest no może nie normalna, bo nie ma chyba czegoś takiego jak normalna wojna, ale to jest po prostu wojna. Nasze społeczeństwo to przeżyło i to zostawia w paskudne ślady. W tym sensie, że to są ślady na całe pokolenia. Tutaj to będzie trochę osobiste, ale moja babcia przeżyła, zresztą wszyscy moi dziecko, przeżyli tę wojnę. Ona się zrobiła super taka nadopiekuńcza i bardzo taka, ale w taki sposób zimny i w sposób taki bym powiedział no, kontrolujący. Co się odbiło na mojej matce, bo oczywiście no, nie było to proste dla niej mieć rodzica, którym no, nie chcę tutaj za dużo szczegółów, ale który po prostu jest taki kontrolujący, bo się boi bo się po prostu bała, że coś się złego stanie, bo to przeżyła. I, tego, I to rzadko da się wyczytać z zachowania takiej osoby, co? Ktoś jest kontrolujący, ktoś jest zimny i no, ta osoba tam nie mówi, ale to dlatego, bo się o ciebie bardzo martwię, bo ja przeżyłam to i to i to. Tego się nie Bo mówi. ona często nie ma pojęcia, dlaczego tak mhm. jest. Po prostu tak jest i no, nie było z kim porozmawiać, nie było przecież internetu, w którym można było przeczytać, a ja mam to i to. Mhm. A teraz jesteśmy na takim etapie, że możemy sobie pójść do psychologa, porozmawiać i on ci powie, ty masz to i to. Co można z tym zrobić? No można to i to. A tam po prostu no przez lata, przecież wojny to było zwłaszcza w Europie zjawisko super częste. Traumy były. No nie było ludzi, którzy nie byliby straumatyzowani. Po prostu takich nie było. Bo nawet jak żyłeś w szlacheckiej, bogatej rodzinie bez problemów. To i tak alkoholizm, bicie. Alkoholizm, bicie. Siostra się skaleczyła w ogrodzie i umarła w wieku 12 lat na jakieś tam zakażenie, bo, bo się skaleczyła w ogrodzie o narzędzie ogrodnicze i nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Przyszli Szwedzi, później przyszli Rosjanie, później coś tam. Potem jechaliśmy do na koniu ktoś spadł i był inwalid, i nikt tego w żaden sposób nie przepracowywał. W najlepszym wypadku pogadał z księdzem, który mu powiedział, że cierpienie u szlachetnia i pięć tak. tak. I, I to po prostu w tej chwili tak naprawdę, jakby się nad tym dobrze zastanowić, to Ukraina po prostu trwa w tym stanie, który dla Europy przez ostatnie dwa, trzy tysiące, pięć tysięcy lat może, albo i jeszcze dłużej, był naturalny. Ludzie po prostu będą głęboko straumatyzowani, przerażeni, będą przenosić to na swoje dzieci, będą mieli masę problemów psychologicznych, z którymi nie będą sobie w stanie poradzić, bo nie będą mieli czasu, pieniędzy, świadomości, żeby coś z tym zrobić. No tak, bo teraz wszyscy są tam w takim stanie, to nie jest tak, że jedna osoba, dwie osoby, to nie jest tak, że w jakimś jednym mieście się coś wydarzyło, tylko cała Ukraina będzie straumatyzowana. No wiesz, nawet jeśli ktoś żyje na stosunkowo bezpiecznym, powiedzmy, Zakarpaciu, to najpierw się bali, bo nie wiedzieli, może to do nas przyjdzie. Potem się bali, bo rakiety cały czas latają. Potem się bali, bo syna sąsiada, twojego syna brata, kogoś tam wzięli do armii i wrócił, nie wrócił, wrócił jako inwalida, wrócił jako inwalida z PTSD, wpadł w alkoholizm i przez 10 lat następnych będzie na wszystkich krzyczał, bo będzie miał wielkie poczucie krzywdy i i nie będzie chciał o tym z nikim porozmawiać, albo nie będzie miał z kim porozmawiać, bo wszystko będzie zajęte i drogie przez to, jest, jaki jest napływ ludzi z takimi problemami. I to nie ma społeczeństwa, które byłoby wolne od takich konsekwencji, czy Amerykanie po Afganistanie, czy Afgańczycy po Afganistanie, czy po Wietnamie, czy po Korei. No niestety tak to wygląda i to jest też przerażające, że skazujemy w tej chwili zresztą nie tylko jeden kraj, bo Rosję też, jej władza polityczna, no to jest szeroki temat odpowiedzialności za to, co się dzieje, zresztą ważny temat, ale też zostali w jakimś sensie skazani na tego typu problemy i one będą, chociaż oczywiście tutaj mamy do czynienia z krajem, który napadł i z krajem napadniętym, więc to trzeba zaznaczyć, mamy świadomość, ale w obu przypadkach to będzie wyglądało bardzo podobnie. Będą tłumy straumatyzowanych ludzi głęboko i dzieci, które się w tym wychowały, i ludzi, którzy swoje dzieci stracili, i właśnie ojców, mężów, którzy to przyszli. To jest rezerwuar traumy na najbliższe 50-70 lat, z którym możemy coś próbować robić, ale no nie ma żadnych złudzeń. Będziemy reperkusje tej wojny odczuwali w tym regionie Europy przez dziesięciolecia. I to my będziemy bardzo mocno to odczuwali, bo mnóstwo tych Ukraińców przyjedzie tutaj. To nie jest tak, że to, nawet jak ta wojna się skończy, to przecież oni albo tam zostaną i będą odbudowywać Ukrainę. Wie, wielu z nich na pewno wyjedzie. I jak będą wyjeżdżali, to najprawdopodobniej do Polski. Więc nie, tylko czekać, aż dopłynie to do nas i będziemy my sobie musieli z tym radzić. Dużo z nich na pewno tak, ale powiem ci, że no, dużo Polaków też przeżywa te wojny. I mam wrażenie, że wielu z nich chciałoby zrobić coś więcej. Wielu z nich nie do końca wie, co zrobić, jak zrobić. A wielu z nich zasłania się taką tarczą. Na zasadzie, po co im pomagać, przecież u nich jest korupcja, to ja będę sobie siedział i nic nie zrobię. Ale to też dla wielu, mam wrażenie, jest mechanizm radzenia sobie z problemem. go pod dywan. W, w naszej własnej głowie. I to jest mechanizm tak naprawdę też znowu bardzo pospolity. Widzimy człowieka, który jest bezdomny na ulicy, śpi, no, na, naturalny odruch współczujemy. No ale przecież on pewnie jest pijany. To był pewnie jego wybór, jego odpowiedzialność. On tam skończył, bo, no bo nie umiał się kontrolować, się zachlał i teraz tam siedzi, a przecież i tak są domy, przytułki, gdzie go przyjmą. Okej, okay, to ja nie muszę nic robić. Ja, ja to w sobie zakopałem, ja się czuję dobrze sam ze sobą. No i kolejna sprawa jest, że tych bezdomnych jest tyle, że któremu konkretnie masz pomóc. Idziesz przez o konkretne miejsce w Warszawie i spotkasz już 12. I co, I co wtedy będziesz każdemu zatrzymywał się i starał się pomóc. To, jest, to się zaczyna robić wtedy kłopotliwe pod względem tego, jaki wybór masz dokonać. Jakiego wyboru masz dokonać. To jest tak, to jest wielki problem też tych wojen też jest kilka na świecie, w, mhm. w której pomóc. Mhm. I oczywiście można. Na kilka różnych sposobów w głowie próbować rozwiązać ten problem, można powiedzieć, dobra, to jest moja sprawa, ja wybieram tą, ja pomagam tu. A można powiedzieć, nie, tego jest za dużo, skoro nie mogę pomóc nikomu, to. Inaczej, skoro nie mogę pomóc wszystkim, to nie pomogę nikomu. No Ja nie powiem, która z tych dróg jest lepsza. Każdy bo... chyba sam musi wybrać, co? Wiesz, no, w ostateczności oczywiście tak, i w ostateczności można też powiedzieć, że jesteśmy. W przypadkowo powstałymi organizmami na wielkiej skale pędzącej przez pustkę i w sumie to i tak nie ma znaczenia. Czy ja pomogę temu bezdomnemu, czy nie, on i tak umrze. Może 10 lat później, może 10 lat wcześniej. Czym to jest przy wieczności, w ogóle nic nie jest ważne. Można też w ten sposób, oczywiście, i tak jak można, każdy musi wybrać sam, bo ostatecznie chodzi o to, żebyśmy się my czuli sami dobrze ze sobą. I w jaki sposób to osiągniemy? No, byle nie krzywdzić innych, tak naprawdę. To jest dla mnie taka podstawa etyki. W jakikolwiek sposób się nie zachowujemy, najważniejsze jest, że żeby nie krzywdzić, żeby nie zwiększać tej sumy cierpienia na świecie, bo ona i tak już jest wystarczająca. Mhm. Żeby świadomie nie krzywdzić, żeby unikać tego, że wiesz, że coś komuś może zaszkodzić i jednocześnie to robisz. Jak wygląda za poparcie dla wojny w Ukrainie, w Rosji? To jest rzeczywiście tak wysokie poparcie, jak media pokazują? Wiesz, co, no, oczywiście, tutaj możemy mówić o socjologii i możemy mówić o dowodach anegdotycznych. I możemy mówić o dostępnych nam za pomocą mediów faktach. Bo to, bo to co pokazują media, to ja nie za bardzo w to wierzę. Wiesz, co, to, co pokazują media, to też trzeba w jakiś sposób próbować odczytywać. Nie będę tutaj już mówił, umieć odczytywać, tak, bo no tego do końca nie wiemy, kto umie, a kto nie. Ale zacznijmy może po kolei. Jeśli chodzi o socjologię, no to na przykład możemy zobaczyć, że chociaż te wskaźniki spadają, to jednak wciąż ponad 70-prawie 80% Ukraińców y, ufa prezydentowi. A prezy Ukrai Ukraińców? Przepraszam, Ukrai Ukraińców. Mhm. Ukraińców. Więc no, skoro prezydent mówi, bijemy się do końca i nie możemy nikogo zostawić i, i będziemy bić się tak długo, jak to będzie potrzebne, a oni mówią, ufamy ci, to już coś nam mówi na ten temat. Z drugiej strony mamy oczywiście inne wskaźniki socjologiczne, na przykład już pod 20% Ukraińców mówi, że byłoby w stanie pójść na pokój, byle pokój, oddając tereny okupowane. Rozumiem taki, taką dynamikę, bo to troszkę wzrasta, w tym sensie, że w tej chwili bardzo silnie takie nastroje depresyjne się rozwijają. To jest bardzo intensywnie podsycane przez Rosję. Zresztą no teraz mamy całą aferę w Kongresie, w sensie afery no komplikacje związaną z pomocą. Nie wiadomo do końca, co będzie dalej. Do ludzi trochę dociera, że to będzie długa wojna. Bo, I że będzie tylko gorzej. Mm, Trudniej. No, prawdopodobnie tak, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby nagle miało być łatwiej, bo też do ludzi też przyjdzie w pewnym momencie taki potężny szok, że wojna się skończyła. Wydaje się, że już, wow, dzień tam zwycięstwa, dzień pokoju, jakbyśmy tego nie nazwali, a dalej będzie trudno. Tam po wojnie będzie strasznie trudno, będzie głodno, będzie dużo do odbudowy i to też ludzi uderzy. Teraz konkretnie, no wiadomo, mieliśmy kwestię tej wiosenno-letniej ofensywy która była też w mediach ukraińskich bardzo mocno pompowana i to miało pewne podstawy w tym sensie, że po Charkowie i po Hersoniu oni uwierzyli, że mogą nacierać i, i z sukcesem nacierać, bo mogli, zrobili to. Więc ludzie uwierzyli, że może będzie dobrze, zresztą ukraińskie media dużo o tym trąbiły. Moim zdaniem w trochę zbyt pozytywnym kluczu bardzo często jak słuchałem tam, nie wiem, Romana Sfitana, takiego czy jeszcze kilku innych ukraińskich komentatorów, analityków, oni to bardzo pozytywnie przedstawiali. Jak ty wtedy na to reagowałeś? Bo ja pamiętam, że jak była ta kontrofensywa i widziałem, jak odbijali po kolei takie duże obszary, to było dla mnie takie bardzo pozytywne, że myślałem sobie, okej, okay, dobra, czyli to idzie wszystko w dobrym kierunku. Wiesz co, to cieszyło oczywiście, natomiast ja też przestrzegałem ludzi przed tą letnią ofensywą, żebyśmy wszyscy pamiętali, że nawet jeśli ona się uda, to to nie skończy wojny. To, 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 to nie może tak wyglądać. No w jakimś super pozytywnym scenariuszu mogłoby doprowadzić do kryzysu politycznego, ale no nie. No oczywiście, no jak działa się ta ofensywa charkowska, to była euforia wprost. A człowiek się bardzo cieszył, człowiek czekał, gdzie się to skończy, bo to wyglądało super obiecująco. No to też w ogóle zabawna historia. Ja wtedy byłem na wakacjach, ludzie się później śmiali, że oho, to pewnie coś ma z tym wspólnego, nie miało z tym nic wspólnego, ja też... Gdzieś tam normalnie żyję, co też tworzy w mojej głowie zupełny dysonans. Takie normalne życie z tą ciągłą komunikacją. Z tym, co się dzieje na francie, co? U ta. mnie to jest. U mnie, ja doświadczam tego w kompletnie innym sposobie. W kompletnie inny sposób, ale siedzę sobie na Instagramie i właśnie wiesz, widzisz te normalne rzeczy, i nagle widzisz żołnierza cała twarz w błocie. Widzisz jakieś filmiki, jak drony rzuca granat i rozrywa żołnierza na ziemi. I później kolejne zdjęcia z wakacji: ktoś sobie siedzi w restauracji, ktoś się dobrze bawi, a później kolejne rzecz z Ukrainy, jak się strzelają. Ja zawsze w takich sytuacjach przypominam sobie, choć nie byłem fanem nigdy, ale Campo di Fiori Miłosza, mm. o, to był wiersz o II wojnie światowej, tam była karuzela pod murami getta opisana. I po jednej stronie muru getta była pacyfikacja, a po drugiej stronie karuzela i muzyka. Tak wygląda wojna. Tylko, właśnie tak jak mówiłem o lekcji historii, my teraz to odkrywamy, nasze pokolenie to odkrywa na nowo. Że kiedy, nie wiem, toczyło się lądowanie w Normandii, to ludzie w Paryżu jedli bagietki. Po prostu, tam ginęli ludzie paczkami, zresztą lądowanie w, Nor w Normandii to było strasznie krwawe wydarzenie po obu stronach. Jak czytałem wspomnienia żołnierzy niemieckich, to ta nawała artyleryjska i bombowa aliancka to też było coś przerażającego. A w Paryżu no, no myślicie, że co, że tam ludzie śniadania nie jedli? Nie wyszli sobie napić się wina? Oczywiście, że wyszli. Tylko że nie było Instagrama, żeby to wstawili, żeby wszyscy to widzieli, żeby Dok ten żołnierz na froncie mógł sobie odebrać to zdjęcie. Dokładnie tak. I żaden historyk tego nie wyciągnie tak łatwo, ale tak to niestety wygląda. Mhm. I wracając też, bo znowu tutaj pływamy sobie i bardzo dobrze, do pytania, czy Ukraińcy popierają wojnę, to wie, widzisz, oni właśnie też zachowują się jak ci ludzie w Paryżu, czy ci ludzie pod murami getta. To znaczy, jak latem się przeszedłem, a wracają też z kolacji z żołnierzami, oni też, jak ja przyjeżdżam, to mają takie, okej, okay, jest powód, żeby wziąć jakieś wolne, wolny wieczór. Bo trzeba podziękować przecież za dary, no to oni korzystają, chodźmy, chodźmy coś zjeść dobrego. I wracałem przez reszty tam, i no tam była impreza w lecie. Ludzie nawet nie z butelkami piwa, ludzie z butelkami wręcz jakiś nie wiem, musującego wina. Nie wiem, co to było, wyglądało tak jak wino. Jak Nalewka. Może. Możliwe. I no, powiem Ci tak, no to jest wbrew wszelkiej intuicji, tak. Ale co ci ludzie mają robić? Ktoś tam się bije, mają siedzieć i płakać? No, Zelenski też powiedział, na jednego żołnierza potrzebujemy sześciu płatników podatków. Po prostu 80% budżetu, jak ostatnio sprawdzają Ukrainy, to wciąż jest ich po prostu dochody budżetu takie standardowe, podatkowe takie zwykłe, cywilne, powiedzmy, to a jest, nie pomoc zagraniczna. To jest mega ważne, do, żeby coś takiego powiedzieć, że na jednego żołnierza przypada sześciu podatników, bo ludzie mają wyrzuty sumienia, że, czegoś, że nie pomagają, że nie robią wystarczająco, ale to jest właśnie dokładnie to, co oni muszą robić, być tymi płatnikami, którzy rzeczywiście płacą te podatki po to, żeby ten żołnierz mógł mieć się wyposażenie. Dokładnie tak. No, że... Nigdy tego nie słyszałem. Pierwszy raz, pierwszy, pierwszy raz ktoś u mnie to mówi. No właśnie, Zeleński to niedawno powiedział na tej swojej konferencji takiej świątej, powiedzmy, przednoworocznej, więc y, to, tak jak właśnie mówisz, to też jest ważne, a też wojna jest tak przerażająco droga. Y, ludzie sobie nie zdają sprawy, że y, no, pocisk artyleryjski, 15-20 tysięcy złotych. Ten pocisk do Javelina, z tego co pamiętam, kosztuje 30 tysięcy. Sam, sam pocisk. Dolarów. Hmm. Y, nie wiem, czy nie, więc nieważne. To są tak. To mówili, są, mówili mi o, nie mówili niekoniecznie o Javelinie, ale tak. mówili o jednym z takich, z takich e, pocisków. Tak, kierowane pociski przeciwpancerne spokojnie i 100 tysięcy dolarów mogą kosztować. Jeden pocisk. Jeden pocisk. Tak, jeden wystrzał. On może trafić, on może nie trafić. Dlatego dron, który kosztuje tam taki FPV dron, który może kosztować 3-4 tysiące złotych. Plus jakiś ładunek do niego, bo on czymś musi, musi coś więcej niż tylko sam wlecieć, to jest w świecie wojskowym za darmo. Widziałeś te filmiki, jak oni wlatują z tymi dronami F FPV? FPV to się no mówi, FVP? Tak, no pełno tych filmików, oczywiście, że tak, te, które są opublikowane, te, które jeszcze nie są opublikowane, jasne, tak. W tej chwili przecież oni wlatują w. Po obu stronach, z pojedynczego żołnierza. Widziałem właśnie, że jeden żołnierz uciekał chyba dookoła czołgu bodajże i ten gościu go gonił dookoła tego czołgu i finalnie w niego wlatuje. To jest y, ciężka, ciężka rzecz do oglądania. Ciężka rzecz oczywiście, no, do tego w jaki sposób się przyzwyczajamy, ale, mm, no, ale właśnie tutaj jest cała masa aspektów. Z jednej strony taki czysto ludzki. Że ci ludzie będą na przykład mieli traumę, bo to są zwykłe silniczki elektryczne. I tak jak ludzie, którzy wracają z tych, nazwijmy, starszych wojen, zawsze mieli problemy z głośnymi dźwiękami, z jakimi, że coś huknęło. Jakieś świsty, uh -huh. A tutaj będą mieli traumę, jak usłyszą, nie uh -huh. wiem, uh -huh. mikser, bo, bo to jest silnik elektryczny w ich głowie, to może być oznaka, a. To jest też bardzo masowe wykorzystanie. Tych dronów na front są dziesiątki tysięcy sztuk różnych, i tych do obserwacji, tych do zrzucania, i tych do właśnie tych dronów kamikadze. Średni czas życia moi ludzie mówili takiego drona obserwacyjnego, bądź zrzutowego, bo to ten, ta sama maszyna, to jest tak 10 dni, dwa tygodnie. I on kosztuje sobie 12-14 tysięcy złotych i, i, i starcza na dwa tygodnie. Dla mnie to są duże pieniądze, nie wiem jak dla ludzi, którzy nas słuchają, ale. To są gigantyczne, skąd oni biorą to, całe, te, te wszystkie pieniądze? To nie jest, sześciu płatników podatków nie będą mieli tyle pieniędzy. Wiesz co, no to jest cała masa różnego rodzaju wsparć, takich jak na moich zrzutkach, takich jak na masie ukraińskich zrzutek, masa wsparcia firmowego, masa firm i w Ukrainie, i na zachodzie wspiera tego typu działania. To są wsparcia od rządów, co też oznacza podatki. Tylko my przepalamy z powodu bandy matołów, mówiąc wprost, którym się ubzdurało, że chcą z powrotem wrócić do imperialnego statusu i że tak będzie lepiej. Tracimy gigantyczne pieniądze, które mogłyby pójść na, no na tyle wspaniałych rzeczy: na infrastrukturę, która swoją drogą na tych wschodnich terenach to jest koszmar, na badanie nowych antybiotyków, co teraz jest bardzo potrzebne i aktualne na masę potrzebnych rzeczy. Czy jest... słyszałeś coś o tych nowych bakteriach, które są odporne na antybiotyki? No dużo się na ten temat słyszy, tak. No ja nie jestem ekspertem absolutnie od mikrobiologii, od farmacji, więc no tu mogę powiedzieć tyle, że jest to problem mhm. i że to wymaga pieniędzy. Dużych pieniędzy? Dużych pieniędzy. No to jest problem dla całej ludzkości. Zamiast my się razem dogadać, no to byśmy coś mogli z tym zrobić. Tylko widzicie właśnie, te... ja nazwałem tych ludzi matołami, którzy rozpętali te wojny, nie dlatego, że Samo, sama chęć do posiadania imperium jest głupia. Chodzi o to, że właśnie przez te koszty wojny to jest absolutnie kiertyńskie zajęcie. Oni nie są w stanie na tej wojnie nawet w najlepszym scenariuszu zarobić tyle, ile ta wojna kosztuje. Czyli będą jeśli, ale mają nadzieję na to, że będą wygrają te ziemię. Nie wiem, czy to nie będzie do nich większa wartość. No w jakaś... Tu też jest jedna sprawa. Rosja jest y, dziwacznym krajem, który jest skonstruowany w ten sposób, że mamy, y, nie liczy się jakiś taki ogólny zysk, bo dla normalnego kraju, dla normalnej władzy, normalnego kraju patrzymy na jakiś szeroki obraz. A oni mają obraz zupełnie inny, bo to jest struktura mafijno-feudalna, w której chodzi o to, żebyśmy my mieli jakieś nowego typu lenno, które mamy komu oddać. To lenno kiedyś to była ziemia, właśnie, i hodowaliśmy tam krowy i uprawialiśmy owiec, a teraz lennym może być, powiedzmy, kontrakt na wywóz śmieci w mieście saratów. My to oddajemy jakiemuś swojemu człowiekowi, on na tym zarabia i on jest nam wierny. I na tym cała ta piramida putinowska się opiera w mojej ocenie, żeby rozdawać tym ludziom. Hmm, takie możliwe, takie potoki finansowe. Jak ktoś jest księciem w tej hierarchii, to siedzi na Gazpromie, albo na Rosniewti, albo na Zbierbanku i ma tych pieniędzy mnóstwo, i jego nie obchodzi, że taki Gazprom ma straty. Jego ludzie zarobili. Mhm. Więc oni tak naprawdę biorą te pieniądze tych podatników, i to, że tych. Pieniędzy jest coraz mniej, albo dla podatników jest coraz mniej, ich to po prostu nie obchodzi. Dla nich wystarcza, dla nich jest dużo. Więc to, że oni popychają ten kraj głęboko w jamę, nie, nie przeszkadza im, bo w gruncie rzeczy. Bo oni są ustawieni. Oni są ustawieni, oni nie będą żyć wiecznie, patrzą na to bardzo krótkowzrocznie i. No można tutaj powiedzieć, że w zasadzie no, Rosja nie jest w stanie wygrać tej wojny w tym sensie, że wyciągnąć z niej długofalowych korzyści. W teorii, z mojego punktu widzenia, jeśli zaczynamy tego typu działania, no to celem jest w dowolny sposób skończyć tę wojnę na pozycji lepszej niż wcześniej, na różne sposoby. Jeśli chodzi o kwestie strategiczne, bo nie wiem, zajęliśmy ważną cieśninę, zajęliśmy ważne obiekty przemysłowe, zasoby i tak dalej. Nawet jeśli zajmą całą Ukrainę, to to będzie kosztowało jeszcze utrzymanie jej w ryzach i jeszcze te pogłębiające się wtedy sankcje i tak dalej. Zbuntowanej Ukrainy. No, niepokornej zupełnie, tak. To będzie kosztowało tak dużo, że ich na to po prostu nie stać. Zwłaszcza, że Ukraina to wiecie, no... To już jest też y, hipotetyczny zupełnie przypadek, ale powiedzmy, że zdobywamy Bawarię i powiedzmy, że zdobywamy ją nietkniętą. Ona po prostu wchodzi w skład naszego państwa, tam już są autostrady, firmy, choć też uważam, że w y, obecnej gospodarce, gdzie głównym, głównym źródłem bogactwa są innowacje, technologie, tego nie da się zdobyć, bo ci ludzie wyjadą, nie będą chcieli współpracować, uciekną. Nie, nie, nie da się podbić nie wiem, firmy BMW tak? i powiedzieć, teraz jesteście nasi, to już nie te czasy. No ale powiedzmy, że dałoby się właśnie zająć, anektować całą Bawarię, super, zajęliśmy bogaty teren, fajnie, zajmujemy Ukrainę i co? No i trzeba by wyremontować metro, bo się ostatnio zaczęło sypać. Trzeba by wyremontować drogi, bo się zaczęły sypać. Trzeba by odbudować te zakłady przemysłowe, które zbombardowaliśmy, bo i one już praktycznie nie istnieją. I te elektrownie. Mhm. I te elektrownie i... I nagle się okazuje, że dobrze, zdobyliśmy Ukrainę. Kos... Więcej problemów niż mieliśmy wcześniej. Tak. Kosztowało nas to setki miliardów, pokłóciliśmy się ze wszystkimi sąsiadami, mamy problem, żeby nam ktoś kupił sprzęt do wydobycia ropy naftowej, którego nie produkujemy u siebie, nie wiemy jak go naprawić. To jest nasze główne źródło utrzymania i do tych setek i miliardów, a nawet więcej, które wydaliśmy na wojnę, teraz trzeba by zainwestować w to, a i tak już nie mamy ludzi, żeby zadbać o naszą własną infrastrukturę w Rosji. Oni nie produkują u siebie sprzętu do wydobycia ropy nie. i nie wiedzą, jak go naprawić? No, to było zakontraktowane u firm zagranicznych. Nie twierdzę, że 100% wszystkiego sprzętu, ale generalnie tak. To co, oni są teraz w grubych tarapatach pod tym względem? Wiesz, co to, to bardzo przypomina to, co się działo pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, kiedy też nie zostawiali przedsiębiorstwom naftowym, państwowym wystarczających pieniędzy na inwestycje i rozwój. Więc to się skończyło po prostu także dużym załamaniem i z tego trzeba było wychodzić. Oni wtedy poudzielali w latach 90. licencji zachodnim firmom, żeby tam przyszły. Te zachodnie firmy, jak to zachodnie korporacje, no brały przede wszystkim, starały się zysku jak najwięcej brać dla siebie. Co się oczywiście Rosjanom nie do końca podobało, zresztą wtedy cena ropy naftowej była stosunkowo niska, co też było potężnym problemem dla, dla gospodarki rosyjskiej w latach jelcynowskich. I z tego gdzieś tam wychodzili, ale w żadnym momencie się technologicznie nie uniezależnili od Zachodu. Tak naprawdę aż do dzisiaj to po prostu dalej tak wygląda. Wiesz, no sankcje zawsze będą dziurawe, niestety, no dopóki tam nie przypłyną krążowniki i nie zablokują portów, no to będą dziurawe. Więc dziurawe oni, w jakim sensie? W tym sensie, że wiesz, no, jakaś firma sprzedaje podzespoły powiedzmy w Kalifornii, ona je projektuje w Kalifornii, produkuje w Wietnamie, z Wietnamu wracają gdzieś tam do Europy, stamtąd sprzedają powiedzmy do Indii, Indie do Kazachstanu, Kazachstan do Rosji, to dociera. Nie jesteśmy w stanie monitorować całego międzynarodowego handlu. To jest właśnie problem z tymi sankcjami, że z jednej strony je nakładają, ale z drugiej strony przecież może jedno państwo kupić od Rosji i, następne, i sprzedać temu następnemu państwu, które teoretycznie nie może kupować od Rosji. W teorii są próby monitorowania tego, bo jeśli na przykład Kirgistan nagle kupuje części zapasowych do Mercedesa, 6000% więcej niż dotychczas, no to to wygląda podejrzanie i można się tym zainteresować. Ale często, jeśli to są właśnie takie podzespoły, jak chipy do rakiet, no to tego nie potrzeba dużo. Mhm. No to można przewieźć w jednej walizce na, na rok ostrzałów. To się da zrobić. Tego zawsze znajdą się sposoby. To kosztuje, to trwa, ale da się to zrobić. Tylko no właśnie, zamiast sobie to ułatwiać i mieć to tanio i mieć to bez problemu, oni sobie to utrudniają i mają te wszystkie... To dotyczy ogromnej masy różnych rzeczy. Od maszyn do sortowania jajek, to ostatnio jest temat jajek, jest bardzo gorący w Rosji, po sprzęt do wydobywania ropy gazu, po właśnie sprzęt obserwacyjnych do czołgów. To wszystko da się zdobyć. Tylko drożej, trudniej, wolniej. Więc te sankcje, ja na samym początku mówiłem, że to jest jak zakręcenie powietrza w okręcie podwodnym. On nie zatonie od razu. Tam po prostu najpierw będzie trochę duszno, potem będzie trochę bardziej śmierdziało i dopiero z jakim, w którymś momencie wydarzy się coś gorszego. Oczywiście nie twierdzę, że Rosja w wyniku sankcji całkowicie zatonie. To też można porównać do tego, co się wydarzyło po 2014 roku, w tym sensie, że wtedy problemy gospodarcze Rosji się stały dużo bardziej zauważalne niż wcześniej. I sankcje w jakimś stopniu na to wpłynęły, ale było też kilka innych czynników, i nie do końca wiadomo, który z tych czynników spowodował co, a najprawdopodobniej kilka różnych wywołało efekt. Niska cena rubla, przechodzenie, właśnie odchodzenie od tych różnego rodzaju towarów z zachodu, które zostały zakazane, duże wydatki na wojsko, ale też takie zupełnie niezwiązane z wojną, a związane z putinizmem kwestie, jak na przykład. Ogromna monopolizacja gospodarki. Putinizm to jest monopolizacja. Oni są słabi w zarządzanie, lubią kontrolę. No jednak Putin wywodzi się z KGB. Ogromna część jego otoczenia też jest tym przesycona. Więc oni po prostu lubią mieć kontrolę. Lubią jak jest jeden kurek z ropą, jeden kurek z gazem, jeden bank centralny i jeden bank komercyjny. Lubią jak to jest uproszczone. A gospodarka tego nie lubi, że jest jeden czy dwóch producentów mięsa, którzy należą do kolegów, którzy są też kolegami Putina i to się nie kończy dobrze. Jak ludzie opowiadają o Rosji, wszystkie te decyzje, nawet to, co teraz opowiadasz, wydaje się jakby oni byli strasznie głupi, a jednak funkcjonują i jednak są w stanie cały czas ciągnąć tą wojnę, pomimo wszystkich sankcji, pomimo, pomimo tego wszystkiego, co ludzie cały czas mówią, że Rosja nie ogarnia tego, nie ogarnia tego, że jest putinizm, że sobie nie radzą, że są, są za bardzo zamknięci, że mają dostęp do internetu, a i tak nie rozumieją, co się dzieje. To jak to jest możliwe, że oni sobie na tyle dobrze radzą? To znaczy ja bym na pewno nie zdefiniował na tyle dobrze, ale jest kilka kwestii. Po pierwsze, jeśli chodzi na przykład o gospodarkę, to tak, decyzje centralnie podejmowane są głupie, po prostu. Jeśli wydaje ci się, że ci ludzie są głupi, no mądrzy nie są, tak to ujmijmy. Natomiast na przykład gospodarka rosyjska w dużej części, mimo wszystko, pomimo tych ograniczeń, pomimo sterowanej od tygórnie monopolizacji, która... Utrudnia bardzo tą wolnorynkowość. Bardzo trudno jest prowadzić biznes w kraju, w którym może w każdej chwili przyjść pułkownik FSB i zrobić tak, żeby ten biznes był jednak jego, a nie Twój. No to jednak ci ludzie. Jaką ta... masz motywację w ogóle, żeby prowadzić biznes wtedy, co? No, w ogóle jest ciężko z biznesem, który na przykład przy... zacznie przynosić pieniądze za 10 lat, bo jest bardzo duża niepewność. Ale ta gospodarka składa się też z ludzi, którzy w tych warunkach przetrwali są dostosowani do nich. Dla, oni, nich to, dla nich to jest normalne po prostu. Oni żyją od kryzysu do kryzysu. Z, z, powiedzmy, że taka gospodarka wolnorynkowa zaczęła się gdzieś tam w pieriestrojce pod koniec lat 80., więc już w warunkach potężnego kryzysu. Później były lata 90., było bankructwo pod koniec lat 90., był kryzys 2008, sankcje po 2014, COVID. Oni mają doświadczenie. Dla nich takie kryzysy to jest po prostu coś, w czym nauczyli się żyć. I ta gospodarka ciągnie Rosję, bo tam jest dużo ludzi, którzy po prostu na normalnych, kapitalistycznych zasadach próbują zarabiać, więc jest im co zabierać. Więc tu jest jedna część odpowiedzi na to pytanie. Po drugie, oczywiście, jeden z moich komentujących to określił w ten sposób: Rosja gra na czytach. Faktycznie jest tutaj pewien problem, to znaczy oni mają stosunkowo Stosunkowo łatwą, łatwe pieniądze z ropy i gazu. Stosunkowo, bo oczywiście praca ludzi, którzy wydobywają ropę i gaz naftowy, tak, siedzą w tych rafineriach i tak dalej, nie jest prosta. O, jasne. Nie umniejszam absolutnie. Natomiast po prostu to jest ogromny potok pieniędzy. Ogromny, od lat trwający. Tak jak mówiłem, za Jelcyna te ceny były stosunkowo niskie. Mniej więcej jak się zaczynał Putin, ta światowa koniunktura na ropę się poprawiła. Zresztą wtedy też poszły te reformy wolnorynkowe, nazwijmy to w ten sposób, poszły. No, zaczęły działać. Kasjanov, premier, pierwszy premier przy Putinie je kończył. To zaczęło jakoś działać, więc oni mieli ogromne pieniądze. To jest wielka zaleta, bo oni mogli przez lata wydawać te pieniądze między innymi na zbrojenia. I sankcje tego nie obcięły wystarczająco mocno? W mojej ocenie nie. One obcięły, one w jakimś stopniu działają, przy czym to też jest wiele różnych opracowań, raportów, danych. Jak bardzo, czy to jest tam 10% mniej zysków, czy 15% mniej zysków. I gdzie znajdują obejścia, o których się prawdopodobnie nawet nie wie. No, jeśli te, o których się nawet nie wie, to ja ci nie powiem. Natomiast przede wszystkim no, ta flota cieni i wysyłanie ropy do klientów azjatyckich, co też jest problematyczne, bo na przykład duża część pieniędzy. Trafia do nich z Indii w rupiach, które zostają w Indiach, bo nie wiadomo, co z nimi zrobić. Po prostu nie bardzo jest, jakie je wymienić, zwłaszcza w takiej ilości na ruble. One tam leżą. Mhm. Ale tak czy inaczej, no, są kraje, które wciąż po prostu wykorzystują sytuację, żeby tę ropę kupować. Jest wiele różnych przypadków przepompowywania ropy, na przykład z tankowca do tankowca na morzu, żeby się wydawało, że to nie jest rosyjska ropa. Kombinują. Świat próbuje to uszczelniać, a oni próbują to wywozić. I Chiny, i Indie w największym stopniu, Turcja też, kupują, bo wyczuły interes. Kupują często z upustami tani, no ale kupują, bo jeśli ktoś im chce sprzedać taniej, a oni i tak tego potrzebują, to korzystają. No i nie wszystkie państwa są przeciwko tej wojnie? No, Zdecydowanie nie i nie wszystkie państwa są nawet w ogóle zainteresowane. To znaczy, no my też niewiele właśnie uwagi udzielamy nie wiem, działaniom tym bojowym nie wiem, w, właśnie w Mianmie, czy no co nas to obchodzi? Tak? Mhm. Nie wiemy nawet o, o co tam chodzi. Tam w tej chwili coś się w Wenezueli działo. Też widziałem. Tak. Ja ci powiem szczerze, nie mam pojęcia. I jeśli ktoś tam zaatakuje kogoś, to kto będzie miał rację, ja tego po prostu nie wiem. Trzeba by poczytać. To jest też naturalne. Nikt na świecie, nie ma takiej osoby na świecie, która interesuje się wszystkim, zna się wszystkim i obchodzi wszystko. Zresztą nie dałoby się funkcjonować, no bo zawsze tam będą sprzeczne interesy, więc albo się interesujesz i współpracujesz z jednymi, albo z drugimi, a z dwoma stronami ciężko jest współpracować. Dokładnie tak. Więc tak, Zachód groził takimi sankcjami Sądu Ostatecznego przed tą wojną, co było logiczne. Powinni tak robić, powinni grozić, powinni starać się nie dopuścić do tej wojny, no ale to też zbudowało oczekiwania, że, że po prostu Rosja zostanie tymi sankcjami rozjechana, wdeptana w średniowiecze w 10 minut. No nie i to wynika z wielu różnych przyczyn. Po pierwsze to nie jest do końca wykonalne dopóki właśnie nie będzie blokady morskiej i blokady na granicach i nawet wtedy to byłoby pewnie nie, nie do końca szczelne. Po drugie, no Zachód nie zrobił tego w sposób szybki i taki, nazwijmy to, stanowczy, błyskawiczny, bo też w globalnej gospodarce no, nie mamy takich możliwości. Niektóre państwa nie mogły się po prostu tego odciąć. Też przez nas, po prostu przez ludzi, bo jeśli byśmy powiedzieli, dobra, Unia Europejska 25 lutego, ani... Tam... Grama. Kubometra, gazu, w ogóle nic. Nic od Rosjan nic. No to przyszli ludzie by też wyszli tu na ulicę, bo by nagle benzyna kosztowała 12 zł, gazu by na daną tam chwilę zabrakło. No to jest, to, to też było w naszym interesie i to też jest problem, bo. I my... konsekwencje pewnie byłyby gorsze niż całe te konsekwencje wojny w Ukrainie. Jeśli tyle państw nagle by było zostało odciętych od energii. Bardzo możliwe. Nie wiemy, co by się wtedy wydarzyło. To jest czysta spekulacja, ale no rozumiemy czego się bali. Zresztą ten mechanizm, który ostatecznie chyba nie do końca działa, to są płynne sprawy, limitu ceny, to znaczy, że dobrze sprzedawajcie sobie ropę, ale nie drożej niż. Mhm. No to też jest mechanizm, który miał właśnie na tym polegać, że nie zabieramy całej ropy z rynku, nie próbujemy tego robić nawet, zakładając, że to by było w ogóle możliwe, całej ropy rosyjskiej z rynku, bo jeśli jej nie będzie, no to będzie deficyt, komuś braknie. Najpewniej krajom najbiedniejszym, a w tych bogatszych cena skoczy. Więc to jest druga, drugi powód, dla którego Rosja, która radzi sobie tak źle, radzi sobie tak dobrze. Trzeci powód jest taki, że no, ludzie, oni się biją z Ukrainą. Ukraina jest jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Jest krajem, który się wyludniał przez lata, który miał gigantyczne problemy z infrastrukturą gigantyczny poziom infiltracji przez rosyjskie struktury i agentury, co zresztą było widać, bo... O tym się akurat mało mówi, ale przecież oni na pewno mają tyle tych w wojsku ukraińskim, że w wielu rzeczach pewnie wiedzą. I w, obu, w obie strony to zresztą działa. Te kraje są sobie niesamowicie bliskie. To jest I tak, mówią tym samym językiem. Mówią tym dogadują się spokojnie, tak? I to jest trochę tak, jakbyśmy my dzisiaj powiedzmy... Yy, Powiedzieli, że Jezus Maria, ten projekt Polska nie działa, i rozbijamy Polskę, i zostaje taka duża Polska na zachodzie, a z boku zostaje osobno Podkarpacie Lubelskie i, i tam Białystok jako trzy osobne republiki, i za 30 lat my atakujemy jako Polska Podkarpacie. No to log logicznym jest, że no, oczywiście ta analogia historyczna nie jest pełna ale Ukraina i Rosja były sobie przez lata, nawet po upadku Związku Radzieckiego, tak niesamowicie bliskie pod każdym względem. Hmm? No A czemu, to... czemu oni tak bardzo zaprzeczają temu? Bo to jest jedna z teorii właśnie, że oni są bardzo sobie bliscy, że to są prawie jak bracia. Jednocześnie ze strony ukraińskiej słyszę, że to wcale nie jest prawda, że oni nie chcą mieć nic wspólnego z Rosją. Bo bracia się często nienawidzą. Oczywiście, jeśli twój brat jest narkomanem i mordercą, to nie będziesz mówił, że jesteś do niego podobny, chociaż wychowywaliście się w tym samym domu. Wiesz co, powiem ci tak, oczywiście, no... Tutaj też nie chcę obrazić żadnego Ukraińca, mówiąc, że są podobni do Rosji, bo tutaj jest bardzo wiele podobieństw i bardzo wiele różnic. Ja chciałbym w tych podobieństwach zauważyć konkretnie to, że oni istnieli w jednej przestrzeni. Z tymi samymi filmami, z tymi samymi zakładami pracy, z tymi samymi łańcuchami produkcyjnymi przez dziesięciolecia. Wymiana pomiędzy tymi terenami, wymiana ludności była gigantyczna, w tym sensie, że Ogromna część ludności albo się uczyła w kraju obok, albo się y, tam wychowała w kraju obok, albo się y, mają tam rodziny, albo mają męża w końcu. Dla to... mnie bardzo wymowne jest to, że oni w tak du takim dużym procencie używają rosyjskiego. Jakby to, to, to mówi samo za siebie. Jakby nie mówiliby po rosyjsku, gdyby nie mieli bardzo dużo wspólnego ze sobą. No, to prawda. Oczywiście. Dużo z nich mówi, dużo z nich po 2014 przestało ze zrozumiałych przyczyn, ale jak ja tam jeździłem w jakimś roku 2007, 2008, 2009, jak zaczynałem, to w zasadzie przekraczania granicy się nie czuło. Były wszędzie te same książki, programy telewizyjne, to, to było takie, włączałeś sobie nie wiem, audiobooka albo, albo piosenkę albo nie wiem, stand-up. I mogłeś obejrzeć cały i nie mieć pojęcia, czy to jest serial ukraiński, czy serial rosyjski. One były nawet kręcone tak, żeby to było takie uniwersalne. Tylko to jest trochę taka rodzina, która była patologiczna. W tym sensie, że no był jakiś, nazwijmy to, choć no nie był. nazwijmy ich powiedzmy siostrami, bo tak się często tam to określa. Um, bo to są rodzaj żeński, wszystko. Rosja, Ukraina, Białoruś. I, I ta młodsza de facto siostra Rosja, która powstała później, no stała się tym imperium i ten układ, ta, ta, ta wspólnota nie była równa. Moskwa cały czas był czuła się, no cały czas, odkąd się stała taka, takim tworem imperialnym, kiedy zaczęła zbierać te ziemie ruskie po mongolsko-tatarskim, zaczęła patrzeć na tych wszystkich ludzi z góry. Więc Ukraina chce podkreślać swoją, swoją odrębność, bo nie lubią, jak ktoś na nich patrzy z góry, zwłaszcza, że państw, ta struktura cywilizacyjna, ruś, powstała, zaczęła się skupiać, formować państwowość wokół Kijowa, a nie wokół Moskwy, więc to jest dla mnie zupełnie naturalne. Ukraińcy no, chcą podkreślać tą odrębność. Niezależność. O, niezależność chcą podkreślać, że są osobnym narodem, bo oczywiście, że są. Zwłaszcza, że no, naród to jest takie pojęcie bardzo byśmy powiedzieli umowne. Jeśli dana grupa ludzi się czuje osobnym narodem, uważa się za inny naród, to ma prawo być tym innym narodem. Oni tak się czują. No a z drugiej strony, właśnie jest cała masa tam ludzi, którzy mogli się urodzić w Moskwie i przejechać w wieku 6 lat do szkoły, bo ich rodziców wysłali do Charkowa, do zakładu, do instytutu. Mogli mieszkać 20 lat w Rosji, mogą mieć braci, siostry. Żony z Rosji. Możą, mogą być ludzie w Ukrainie, którzy są prorosyjscy, bo na przykład im się też podobało być częścią czegoś wielkiego, jakiegoś wielkiego imperium, którzy się czuli w tym lepiej, że w Związku Radzieckim to oni byli znaczący, a według ich poglądów lepiej być częścią czegoś wielkiego niż częścią czegoś małego. To nie jest takie niezrozumiałe. Możemy sobie pomyśleć, że fajnie by mieć. Dużą paczkę silnych kolegów, chodzić razem na mecze. My jesteśmy razem silni, nikt, nas, nikt nam nic nie zrobi. Zupełnie naturalny mechanizm. Człowiek lubi się czuć częścią silnego stada, a nie słabego stada. Zwiększa prawdopodobieństwo na przeżycie. Dokładnie tak. Więc część tych ludzi ma prawo, i jakby ma prawo i ma podstawy. Gdzieś tam popierać te projekty imperialne Rosji. Pytanie jest, jak zawsze, o metody, tak? Ja mogę sobie chcieć, żeby Kraków miał dostęp do morza, fajnie, no, mogę tego chcieć. Mogę nawet, nie wiem, zarobić miliardy dolarów i zainwestować w to, żeby powstał tunel z ulicy Wielickiej do, no, nie wiem, do rowów, ok? Ale nie mogę nikogo krzywdzić, żeby to osiągnąć. Tu jest jedyny problem dla mnie. że to, że byli ludzie, którzy w Doniecku na przykład żyli i oni, jakaś tam ich część, chciała sobie być z Rosją. Okej, okay. mieli prawo. Nie mieli prawo brać karabinu do ręki i strzelać do ludzi, żeby to osiągnąć. Pomijając już fakt, bo jak już poruszamy, to ja zawsze staram się tutaj jakby to dodać, że no mimo wszystko trzeba pamiętać, że Donieck, Ługańsk, Krym także zagłosowały za niezależną Ukrainą. To nie jest tak, że ich ktoś później do tej Ukrainy siłą wciągał. To ma demokratyczne podstawy, że oni weszli w skład Wolnej Ukrainy, a nie wolnej Rosji. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. gmail.com dyry o -p u i e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Mówiłeś, że jeździłeś tam mniej więcej w 2008 roku. Jeździłeś też do Rosji z tego, co, co słuchałem. Jak najbardziej. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jakie masz doświadczenia z przebywania, z przebywania w Rosji? Tak szeroko rozumiem. Wiesz co? Pierwsza wycieczka to w ogóle była ciekawy termin, bo to był okolice 9 maja, jak się Rosja przygotowywała do święta i Moskwa. Wtedy ten pierwszy raz miałem takie dziwaczne uczucie, że wszystko jest super egzotyczne. Bardzo niezwykłe i jednocześnie zupełnie jak u nas. Mhm. Mnie przypominało to niewielkie miasto w Wielkopolsce, w którym się nigdy nie mieszkałem, ale w którym się urodziłem, Turek. Mhm. Tam dziadkowie mieszkali. Takie same krawężniki, takie same bloki. Jakieś stare samochody podobne do naszych i jednocześnie megapolis gigantyczne, pełne ludzi ze Środkowej Azji, z, z, z Kaukazu, tętniące życiem, w jednych miejscach super bogate, w innych miejscach niesamowicie biedne i odrapane, zniszczone. Niedźwiedzie na ulicach też się raz trafiły pod takim targiem z pamiątkami, stały sobie takie... Z takim pijanym facetem, z brzuchem, który tam brał jakieś ruble, żeby tam sztuczki, niedźwiedź pokazał. To, to też się zdarzyło. Ale to się też zdarza w innych państwach, więc to nie jest jakieś specyficzne do Rosji. E tak, tutaj w takich turystycznych miejscach i cały ta przestrzeń post nie tylko Rosja, w Ukrainie też to było jak najbardziej widoczne. Widać, że tam właśnie zdjęcia z sokołem, zdjęcia z małpką. Osobiście tego nie bardzo lubię, bo jednak męczenie zwierząt nie jest jakimś. nie jestem fanem, ale to trochę widać, no ale tak, no to nie jest nic jakiegoś niesamowitego. Więc Rosja pod tym względem była taka właśnie. Podwójna. Mhm. Bardzo dziwna i bardzo znajoma. Ja miałem tych podróży do Rosji tak naprawdę no parę, powiedzmy. Najdalej zajechałem do Irkucka nad Bajkał. W sensie, no, Irkuck nie jest nad Bajkałem bezpośrednio, ale do Irkucka i tam dalej, stamtąd nad Bajkał. To też było ciekawe doświadczenie, bo ta Rosja, taka, takie zagłębie rosyjskie, jest no, cywilizacyjnie inne po prostu. W tym sensie, że krajobraz jest jak z władcy pierścieni. Wiesz, się podoba. Tak. Przez ten krajobraz władcy pierścieni idą takie gigantyczne słupy wysokiego napięcia. Mieszkańcy się cieszą, bo prąd był od tam trzech czy czterech lat, więc byli zadowoleni. No ale no. Tam w całej miejscowości, czy tam na, na całej tej wyspie na Bajkale nie było żadnej toalety, na przykład takiej w naszym rozumieniu toalety, ani jednej takiej. Czyli to naprawdę tak wygląda, to nie jest, bo ja za każdym razem, jak słyszę, jak ktoś mi opowiada o Rosji, to właśnie opowiadają tak abstrakcyjne historie, że ja siedzę i się zastanawiam, czy oni są osobami, które na maksa koloryzują, czy to rzeczywiście tak wygląda. Mi się po prostu nie chce wierzyć, osoby nie jestem w stanie tego wyobrazić, że to rzeczywiście może tam tak wyglądać. Może. W Rosji dalej istnieją zresztą w Ukrainie kiedyś nawet nocowałem w czymś takim, znaczy, no to jest Ukraina na Krymie, ale teraz to już jest teren okupowany. Jak mieszkania komunalne, to dalej funkcjonuje. W Petersburgu na przykład jest tego dużo, a to jest bogate miasto. Mieszkanie komunalne, czyli mamy takie mieszkanie jak na przykład, powiedzmy, nie wiem, ja czy Ty masz, są tam dwa czy trzy pokoje, w każdym pokoju jedna rodzina, reszta wspólna. To dalej funkcjonuje, choć ta, tego typu instytucja ma już ponad 100 lat. Po rewolucji był problem, bo trzeba było jakoś tych ludzi gdzieś poupychać w miastach. Po rewolucji i wojnie domowej dodajmy, bo wojna domowa tu miała w większe znaczenie. Trzeba ich było poupychać, no to brali te duże mieszczańskie mieszkania i dzielili. Nawet się zdarzało, że jak był duży pokój, to go dzielili na dwa, trzy, cztery, w jednym kącie jedna rodzina, bo no bo nie było gdzie. Teraz się nad tym zastanawiam, pamiętam jak miałem znajomą, która jeździła gdzieś do krajów azjatyckich, to ona też opowiadała mi podobne rzeczy o toaletach, że te toalety tam wyglądają, mają jakieś toalety, ale z reguły to jest dziura w ziemi po prostu i że to było dla nich kompletnie normalne. Więc teraz jeśli spojrzę się na Rosję jako na taki gigantyczny obszar geograficzny, to w sumie jeśli to pojedzie się tam dalej, to rzeczywiście może to tak wyglądać, bo to w tamtych obszarach jest dużo bardziej normalne. Hmm, to znaczy, że to... Tak naprawdę na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego. Dziura w ziemi tak zwana, czyli Czasza Genueńska, jak to lubią ładnie nazywać. To jest tam typowe, przy czym tu oczywiście pytanie gdzie? Bo w domu raczej częściej już w tej części europejskiej Rosji, no to jednak Sedes się pojawia. W terenach wiejskich, tylko głęboka Rosja to jest tam za tak zwanym Mkadem, czyli tą obwodnicą Moskwy. No to tam się zaczyna głęboka Rosja i tam to już się robi normalne. Szczerze, do samej instytucji toalety kucane ja absolutnie nic nie mam, zwłaszcza na terenach, czy tam nie na terenach, w toaletach publicznych. To jest bardziej higieniczne. Oczywiście to jest trudne dla ludzi starszych, chociaż no wyglądało na to, że sobie radzą. Oni sobie jakoś muszą radzić przecież. Wchodzili, wychodzili, no nie wchodziłem za nimi do kabiny oczywiście, ale no generalnie to nie było tak, że wchodzili wychodzili z krzykiem. Tak? Mhm. Albo żeby jakieś krzyki zostawali tam, wpadali do dziury. Przy odpowiedniej oczywiście technice ułożenia ciała, bo to tego też trzeba się trochę nauczyć, można w ten sposób nawet sobie siedzieć, przeglądać smartfona czy czytać książkę? I niczego nie dotykasz, więc to jest w porządku. To jest podobno naturalna w ogóle pozycja do dodawania y, różnych rzeczy. W, kiedyś w lasach ludzie dokładnie w ten sposób się załatwiali, po prostu na kucaka. No Myślę, że dalej jak idą do lasu, no to nie, nie noszą ze sobą, <laughs> jak najbardziej. I wiesz co, chodzi o to, że z tym nie ma problemu. To, mm -hmm. to nie jest problem, że tam toaleta jest kucana. To w ogóle wycinamy ze obrazu. Problem polega na tym, że na przykład w wielu szkołach w szkołach, w fabrykach, w jednostkach wojskowych na przykład w toaletach nie było, były te dziury, ale one stały w jednym rzędzie bez żadnych ścianek, bez żadnego oddzielenia. Albo były po prostu zwyczajnie brudne. Ja robiłem takie rzeczy w różnych toaletach, właśnie w takiej bez zasłon w Szanghaju, tam w ogóle nie było dziury w ziemi, tylko była taka rynna i to wszystko spływało do jednej dziury w ziemi. W zależności, w której miejscu byłeś, to albo byłeś przy początku, przy dziurze, to wszystko pod tobą płynęło, a ty... to mnie nie pokonało. Natomiast tam właśnie na Syberii była taka dziura w ziemi taka indywidualna, w tak zwanej sławojce drewnianej, tylko tam po prostu była cała masa jak no, w toj larw, y much takich białych, taka, taka, taka góra taka i ona była bardzo, że tak to ujmę, nisko pod tobą. Właśnie. Blisko ciebie. Blisko, o, właśnie tak, blisko. I jakbyś tam kursnął, to po prostu miałeś taki no dziwny się... strach, że być może gdzieś tam za bardzo się nachylisz i być może. Więc obok był las, to była niewielka wieś, nie było problemu po prostu. Do Ale lasu. to u nas na wsiach też takie rzeczy się znajdzie. Na pewno. Ja sam byłem w takim domu, gdzie dokładnie była taka drewniana, drewniana. W, w, Taka toaleta, ale dokładnie też tam była taka dziura i to też tam była taka góra, więc to się zdarza normalnie u nas na wsiach tak samo. Wiesz co, ogólnie bieda, brak infrastrukturalny, to po pierwsze bieda nie jest powodem do wstydu, sama w sobie, tak? Jeśli nie masz pieniędzy, to, to nie jest powód, żebyś ty miał się ukrywać, no nie masz pieniędzy, no. Nie, nie czyni cię to gorszym człowiekiem. I ale. urodziłeś się w tym miejscu, więc nie za bardzo masz wpływ. To, że ja się urodziłem we Wrocławiu, to jestem po prostu w innym, w innym środowisku urodzony. Tak wylosowałeś. Mhm. Nie masz na to wpływu. Dokładnie. Problemy się pojawiają zupełnie gdzie indziej. Problem jest właśnie taki. Ja nie mam nic do Rosjanina, który nie zrobił nic złego osobiście. W ogóle nienawidzę koncepcji odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast sytuacja, w której mamy kraj, w którym właśnie, tutaj można by rzucać procentami, jakie są problemy, ale mamy kraj, w którym się zdarza, że pęknie rura kanalizacyjna, nawet nie kanalizacyjna, ciepłownicza. I grupka dzieci wpada do kałuży z wrządkiem. To jest przypadek z ostatnich tygodni. Nie jedyny, tak. Pisałem o tym też w książce. To się zdarza. To jest po prostu normalne zdarzenie. Ktoś wpadł do dziury z wrządkiem na ulicy w Rosji. Jeśli taki kraj zamiast się zająć tego typu problemami, zaczyna roić sobie, że to tylko u niego jest fajnie i że trzeba nieść. Ten wspaniały świat do sąsiadów, używając przemocy, to jest jedyny problem. To, że Rosjanin jest biedny, to mu nie zabiera godności, to mu nie zabiera tego, że jest takim samym człowiekiem jak my wszyscy. W wielu innych krajach jest bieda i często dużo większa. Dokładnie tak. Nie ma w tym nic złego. I, i prawdę mówiąc, większość Rosjan w moich oczach jest po prostu ofiarami tego, co z nimi robią od stuleci. I tu, tak jak mówiłem, kwestia odpowiedzialności. Ona jest dla mnie wielostopniowa. Bo oczywiście, że możemy mówić, że Rosjanin, który płaci podatki, finansuje machinę wojenną. Finansuje. Ale czy ma tego świadomość, jak, w jakim środowisku jest wychowany, jaką propagandę konsumował przez całe życie? To jest jakby ciężko oceniać taką osobę. Czy ma tego świadomość? iż miał wybór. No, podatki płacić musisz. Ciekawe, co by zrobili Polacy, gdyby Polska jakieś kraj najechała? Czy nagle by się wyprowadzili i nikt by nie płacił, nie płacił żadnych podatków? Tu właśnie to są ciężkie pytania. Dlatego powiem ci tak. No, mamy takiego Rosjanina właśnie nie wiem, w mieście Barnaul. On nigdy w życiu nigdzie nie był, dalej niż granice jego okręgu. Jak trochę lepiej to był w Moskwie. Nie zna języku, nie ma języków, nie ma pieniędzy. Nie ma internetu. Nie ma in Internet generalnie, powiedzmy, że to może nie jest jakiś stuprocentowy zasięg, bo tak też nie bywa. Generalnie jest, tylko tu też ta propaganda działa inaczej niż w czasach radzieckich. Wtedy było dość łatwo, o tyle, że był jeden przekaz, on był wszędzie taki sam i miałeś problem, żeby go, no problem, żeby go całkowicie uniknąć, ale mogłeś go odfiltrować. To jest ten przekaz, jak mi mówią to, to ja wiem, że to jest. To mówią mi partyjni, komuniści, ja w to mogę nie wierzyć. Tutaj ten przekaz jest niesamowicie rozbity na setki różnych i form przekazu, i typów treści, i samej treści, samych sensów, które wkładają ludziom do głowy. Też o tym już nieraz mówiłem, Rosjanin jest bombardowany. Nie wiem, była próba otrucia Nawalnego, było 25 różnych scenariuszy. Zatruł się Bimbrem, Pewnie coś zjadł, oszukuje, to go Zachód, yy, próbował otruć, to jego właśnie ludzie, to opozycja, bo go oskarża o to, że on tam chce ich. I taki... z, cze z czego to wynika, że jest tak dużo różnych teorii i komunikują to w taki różny sposób? To jest przemyślana strategia i według mnie bardzo skuteczna. Żeby dezorientować ludzi? Żeby, z, żeby oni się nie zajmowali tym. Zresztą cała działalność putinowskiej machiny się na tym skupiona w mówieniu ludziom, słuchajcie i tak nie wiadomo, to jest taki już mem, nie wszystko tak jednoznaczne, czyli nie wszystko jest tak jednoznaczne. To już weszło tam do kultury, że to jest takie hasło propagandy, że no, po prostu słuchaj, nie wiemy, co tam się dzieje w tle, tam na pewno są jakieś spiski, więc ty się tym nie interesuj. Na bardzo różnych poziomach, od sposobów rejestracji partii wyborczych przez zniechęcanie ludzi do aktywności politycznej, oni tym ludziom wmawiają, że polityka to jest sprawa, którą ty się masz nie zajmować. Zniechęcanie ludzi do aktywności politycznej, co masz na myśli? Mm. I to właśnie działa na bardzo różnych płaszczyznach. Na przykład, zostańmy przy tym Nawalnym. Tak? Mamy opozycjonistę, którego ktoś próbował zabić. I mamy tłum ludzi, którzy mówią, no nie, no to tak nie może wyglądać. Tak? Ktoś występował przeciwko władzy i jego próbowali zabić. I taki ktoś zaczyna rozmawiać ze swoimi znajomymi. I każdy z nich usłyszał zupełnie inną wersję. I on im mówi, słuchajcie, wyjdźmy na plac. A oni mu mówią, nie, słuchaj, bo Nawalny to jest projekt Kremla, oni tak naprawdę chcą, żebyś ty wierzył, że on jest opozycjonistą, a tak naprawdę to jest projekt Kremla i ty pójdziesz na plac, się wygłupisz, oni tylko tego chcą. Nie daj się oszukać Kremlowi. A drugi mu powie, nie, 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 to jest projekt CIA i ty chcesz tutaj wspierać wroga ojczyzny, który, który chce zniszczyć kraj od środka. A trzeci powie, nie, to jest Atencjusz, który w ogóle się nic, nic przez 20 lat, nic nie zrobił, nic nie osiągnął, a patrz tutaj. Czyli I... o tym mówisz, o, ty, o tych różnych komunikatach. Mówię o tym, po co to jest tworzone, Po to, żeby człowiek grząsł w tym. On chce coś zrobić. On chce się czymś zająć. On chciałby wyjść na plac i powiedzieć, co on uważa. Ale on przestaje wiedzieć, co on uważa, bo nagle do niego dociera tyle różnych sygnałów, że on musi poświęcić całą masę czasu, żeby to wszystko odsiać, zrozumieć tak naprawdę, kogo ma poprzeć, co ma poprzeć, co on ma mówić na tym placu i w zasadzie to dochodzi w którymś momencie do wniosku, że na tym placu to on się tylko zbłaśni, że nikt go nie popiera, bo każdy uważa coś innego, to jest ciekawe, bo u nas czegoś takiego nie robią. U nas nie ma takiej polityki, że to, to i tak nie wiadomo, i że to nie, są, to nie jest takie proste. Nie, nie komunikują czegoś mm. takiego u nas, a to rzeczywiście może budować takie przeświadczenie, że lepiej się nie odzywać, bo jak i tak nie wiadomo, to w sumie to co ja mam powiedzieć. To zresztą bardzo dobrze widać teraz, jak próbują, bo wpływy tego typu polityki informacyjnej pośrednio i bezpośrednio obserwujemy w Polsce. Już nie będę mówił, że o, ten tutaj mówi, bo dostaje pieniądze od Kremla. Nie wiem, który dostaje. Ale widzimy to, że na przykład właśnie chcemy wspierać Ukrainę, tak? I na początku był taki zryw, a teraz nagle pojawia się cała masa narracji, że Ukraińcy w ogóle, że Zelenski powiedział coś strasznego o Polakach i o zbożu, że oni w ogóle to chcą nas zalać tym zbożem, a to zboże jest niesmaczne, że oni tam wybijają w konkurencję na rynku transportowym, że oni są niewdzięczni, że oni czczą banderę i... I, tak dalej. I nagle ty chcesz pomóc Ukrainie, tak ty chcesz wyjść z jakimś znaczkiem, z jakąś flagą, chcesz powiedzieć dobrze wspieramy, a po czym nagle masz takie no kurde, a może to nie jest takie właśnie jednoznaczne, a może, a może oni są niewdzięczni, a może ja pójdę i może ktoś mi powie, że ja wspieram, że ja jestem w zasadzie to robię krecią robotę, bo Ukraińcy chcą nas zalać tanim zbożem, a może oni kradną. Tą pomoc humanitarną ja wrzucę na zrzutkę i z tego nic dobrego nie wyjdzie. A może zabierają nam pracę i wcale nie powinniśmy im potem pomagać. Dokładnie. A może tej wojny nie ma i może to nie jest mój... I wiesz, i tych narracji jest dużo różnych i one razem tworzą takie, że ty chcesz właśnie coś zrobić, po czym wychodzisz i, i zaczyna się w twojej głowie taka wątpliwość. A może ja wyjdę w tej niebiesko-żółtej koszulce i ktoś mi da w mordę. Bo przecież w internecie czytam, że cała masa ludzi to jest skórzonych, bo młodzi Ukraińcy jeżdżą drogimi samochodami po Warszawie i się rozbijają i się śmieją mi w twarz pod żabką kupując wódkę. takich komentarzy, zresztą identycznych często, hmm. naczytałem się masę. Ja też I, takie czytałem. Tak. I masz takie nagle, to nie, to ja nie będę wychodził, ja nie będę wspierał, bo przecież ludzie są już tym zmęczeni, ludzie są wkurzeni. To jest dokładnie to samo. To jest dokładnie ta sama strategia. To działa. To po prostu działa na ludzi, i w tej chwili ogromnym problemem jest odsiać te informacje, odfiltrować. Jesteśmy przeładowani. Tych informacji dociera masa. A później się mnie znajomy pyta, ty, to jak to jest, że Ukraina dostaje broń, a potem tę broń wysyła Hamasowi? A ja mówię, a jakie, a jakie masz źródło? Nie, skąd to wiesz? A w sumie no tak ludzie mówią. Aha. I, I co ja mam z tym zrobić, tak? Leg, le, legitne źródło. Ludzie mi powiedzieli pod żabką swoją. I wiesz, też. i to nie jest nic złego z tą osobą, że ona tak usłyszała i się nad tym zastanawia, tak? No bo, no bo to jest coś nie tak. Jakby tak to wyglądało, no to jest coś nie tak. Tylko popatrzmy na to z tej strony. Wracamy po robocie z pracy. Tak, coś usłyszeliśmy. I mamy masę rzeczy, trzeba umyć gary, trzeba przyprowadzić dziecko z przedszkola, trzeba się czymś zająć, trzeba wyszedł serial na Netflixie, w sumie ze znajomymi masz, czytasz ten nagłówek i lecisz dalej. Nie masz czasu na jakieś analizowanie źródeł, sprawdzanie, ale od tego są takie osoby jak ty, żeby walidować wa takie hmm. źródła, bądź mówić, co jest nieprawdą. Tak, oczywiście. no tu, tu widzę swoją rolę, ale nie skupiajmy się na mnie. Skupmy się na tym właśnie, że tak jak zaczęliśmy od tych Rosjan, że. Oni żyją w tej rzeczywistości, która jest też ekonomicznie bardzo trudna i infrastrukturalnie bardzo trudna. Oni masę czasu muszą poświęcić na e, takie rzeczy, które dla nas są niewyobrażalne, czyli na przykład, nie wiem, pobiec do sąsiada, pomóc mu, bo go psy napadły. O, Ale... tym, o tym właśnie słyszałem, jak słuchałem jednego podcastu z tobą, że tam są jakieś ataki dzikich psów. O co chodzi? Tak. No, są dziczałe psy, które no, sobie żyją. Ich nie ma programu takiego. Hmm, państwowego, centralnego odławiania jest program, który zresztą też działa bardzo wybiórczo. Łowimy psa, go szczepimy, czypujemy, wypuszczamy na ulicę. Czyli tam psy są trochę jak u nas wilki, po prostu sobie gdzieś biegają, mogą kogoś zaatakować. Wiesz co, no u nas wilki, no wilki u nas to tam atakują raz na czas kogoś tam, to wiesz, to się tam, to opisuje w książce, tam są cyfry dokładne, ale tam są dziesiątki tysięcy, wręcz setki tysięcy przypadków, że psy kogoś napadają. No, Aż bo... tak często? Tak, to znaczy, wiesz, no, to też nie jest aż tak często, bo na 140 milionów to wiesz, no, to też nie jest tak, że ciebie codziennie. Mhm. Ale to jest realny problem, który się regionalnie zaostrza. Zdarza się też, no wiesz, no, nie tak jak wypadki drogowe, ich jest tam o wiele więcej, ale zdarza się regularnie, że psy kogoś po prostu zagryzą. No, psy to są zwierzęta, które mają instynkt, które chcą jeść. Które po prostu no, chodzą po tych ulicach. Zresztą takie wyżwatachy dzikich psów na zasadzie czy zdziczały, czy bezdomnych, bo to też są różne stopnie. W tym sensie, że nie każdy pies jest tak samo dziki. To jest w ogóle osobny temat, że są w przestrzeni miejskiej tych krajów postradzieckich psy zupełnie zdziczałe, a są psy bezdomne, które lubią się z człowiekiem, jest ok, i ufają mu, jak na przykład badacze to rozpoznają po tym, gdzie suki idą rodzić dzieci. Jeśli idzie w kierunku jakiś siedzi ludzkich, on nie wiem, w piwnicy chce rodzić, bo czuje, że tam jest człowiek i on się czuje lepiej z tym, to to jest jeszcze pies taki oswojony, ale bezdomny, a są psy, które zachowują się zupełnie jak dzikie zwierzęta, tak zupełnie. To I jest hardkorowa informacja dla osoby, która by chciała tam gdzieś pojechać, co? Jedziesz sobie gdzieś i ciebie zagryzą psy? Hmm. Częściej atakują dzieci i ludzi starszych, także wiecie co? Jest taka jedna rzecz, przedmiot, który pomaga w tym sensie, że się lepiej czuć, a który nie budzi żadnych podejrzliwości, monopod fotograficzny. Mhm. Jak pałka, ale nikt cię o niego nie zapyta na lotnisku. Czyli taki statyw, ale na jednej noza. Tak. Wiesz co, y miałem coś takiego w Gruzji, tam jest dokładnie ten sam problem. Oczywiście tam miałem same dobre kontakty z pieskami, nawet jednego próbowaliśmy wyciągnąć, bo wpadł do fontanny. Nie, że się topił, ale nie mógł się wydostać. Więc go próbowaliśmy 20 minut wyciągnąć, no ale nam nie ufał na tyle. Ale pierwsze atachy psów takich dzikich na tych terenach postradzieckich widziałem w Moskwie pod galerią tiryciakowską, taką największą, najsławniejszą w Moskwie galerią malarstwa. One tam po prostu sobie żyją. I to jest taki problem, którego my sobie zupełnie nie uświadamiamy, on też jest o tyle taki perfidny, że no masz psa i pies ci się kojarzy dobrze, dziecku się kojarzy dobrze piesek, tak? a ty nie wiesz. Czy akurat ten jest mocniej zdziczały, mniej zdziczały, czy jest głodny, czy ktoś mu coś złego. Nie wiesz, co się wydarzy. Jest problem ze śmieciami, który multiplikuje problem z psami, bo jak nie wywożą długo śmieci, one leżą, no to psy tam przyłażą. No i w takiej rzeczywistości pełnej tych dodatkowych problemów żyją sobie Rosjanie, którzy mają jeszcze mniej czasu niż my i chęci i siły, żeby właśnie zweryfikować te informacje. I. Grzęzną w tym strasznie. Jak to jest, że oni mają dostęp do mediów takich jak my, czyli Instagram, TikTok, mogą sobie obserwować te rzeczy i jednocześnie oni jakoś te informacje do nich nie docierają, że nie, nie patrzą na, to takim, na tą wojnę takim obrazem, jak my na to patrzymy, że nie, nie interpretują tego w ten sposób? A tutaj też wiesz, nie mogę powiedzieć, nie robią tego, bo są tacy, którzy robią. Mhm. W tym sensie, że nie, nie jesteśmy w stanie zajrzeć wszystkim 140 milionom do głów i powiedzieć: tylu jest takich, tylu jest takich. Są ludzie, którzy, jak najbardziej Rosjanie, którzy jakbyś ich posłuchał, to mówią dokładnie to samo co my. Że to jest kretyńska wojna, którą wywołano z przyczyn zupełnie osobistych, jakichś ambicji, uraz i tak dalej, że my jej nie chcemy, nam się nie Są tacy. Są tacy, którzy wiesz, do nich mogą docierać te informacje, ale tak jak mówię, dociera cała masa różnych i oni wybierają, w które wierzyć. I to też jest zrozumiały w gruncie rzeczy mechanizm, bo jeśli ktoś ci powie, że zbiorowość, z którą ty się identyfikujesz, a mamy w sobie, no człowiek jest zwierzęciem stadnym, mamy ten instynkt, my się czujemy częścią jakiejś całości, co w Polsce doskonale widać. Spróbuj wyjść na ulicę Warszawy z transparentem, na przykład powiedzmy, Polacy zabijali Żydów w czasie II wojny światowej czy w czasie okupacji. To wywoła ogrom emocji u masy ludzi, tak? Nie jestem specjalistą od historii okupacji, tak jak w każdym narodzie zdarzali się ludzie bohaterscy i szlachetni i ich chcemy pamiętać, zdarzali się ludzie podli, których nie chcemy pamiętać i zdarzała się większość, która po prostu sobie siedziała i w tej okupacji próbowała przetrwać, czy w każdym innym historycznym momencie. Tylko masa z nas, jak na to patrzy, nie wiem, ogląda film po kłosie, tak, powiedzmy. Prawdę mówiąc, ja nie widziałem, ja w ogóle nie oglądam jakichś bardzo dużo filmów. Mhm. Ale odbierają to strasznie osobiście. To znaczy, zrobił coś złego Polak albo Polacy coś tam, to dla niego, dla wielu ludzi to jest takie, ja to biorę do siebie. Rosjanie to mają... też doświadczy o mnie personalnie. Tak, dokładnie. O mojej zbiorowości, więc skoro Polak kogoś tam kiedyś zabił, No to, to jest i dla takich ludzi strasznie ważne ustalić, a ilu było tych Polaków, co ratowali, a ilu było tych Polaków, co nie ratowali. Dla mnie osobiście, wiesz, no, ja nikogo nie ratowałem w okupacji, nie było mnie wtedy na świecie. Co by kto tam wtedy nie zrobił, i, i, i czy Polak, czy mój dziadek, czy to nie ja. Nawet jakby mój dziadek był zbrodniarzem wojennym, to byłoby mi przykro. Tak, nie chciałbym, żeby był jasny, ale to nie ja. Ja nie ponoszę za to odpowiedzialność. Ja nie mam do tego stosunku emocjonalnego, ale masa ludzi ma ogromny. To jest ciekawe, że ludzie się tak przyklejają do informacji, co? że jednocześnie widzisz jakąś informację, i ktoś może sobie powiedzieć, OK, to jest informacja na temat tego, co się wydarzyło w przeszłości i mnie to w żaden sposób nie dotyczy. I będzie cała masa ludzi, którzy będą niesamowicie oburzeni, po prostu wybuchnie w nich gniew i będą próbowali protestować, chociaż to nie ma z nimi żadnego związku. I mają prawo do emocji. Jakby nie odbieramy tego, nie mamy w ogóle, kim my jesteśmy, żeby odbierać, ale chodzi o to, żeby zrozumieć mechanizm. Dla wielu Rosjan czy obywateli Rosji też, no to jest jakaś ich zbiorowość. Im często ciężko jest uwierzyć, że ich kraj mógł zrobić coś aż tak złego, że mógł nie mieć racji, że mógł w jakiś sposób popełnić zbrodnię. Zresztą to po sąsiedzku w Białorusi było bardzo widoczne pod koniec lat 80. Ten spór był bardzo długo widoczny. Tam odkryli takie miejsce, ono się nazywało Kuropaty. Uroczysko Kuropaty pod samym Mińskiem na północy yy, odkrył Zenon Pozniak yy, z kolegą tam ogromne miejsce pochówku ofiar NKWD. Mhm. Do dzisiaj są ludzie, którzy będą no, zdzierać z siebie koszule, krzyczeć, że nie to Niemcy, tam nie żadne NKWD, to nie swoi swoich, to Niemcy i w ogóle jak macie czelność pluć na naszych ludzi, że oni mogli coś takiego zrobić. No my wiemy, że NKWD mogło coś takiego robić. No robili, tak? Nie czujemy z tym... I widzisz, część ludzi powiedziała tak, teraz już wiem, gdzie pochowali mojego dziadka, boże, to były przerażające czasy, nigdy więcej. A część ludzi nie uwierzyła, że żyli w tak strasznym miejscu, że to się działo tuż obok nich. To jest w dużym... Z dużym, w... dużym uproszczeniu też taki mechanizm obronny, o którym wcześniej ob... mówiłem. Dokładnie, wyparcia taki. I to jest jedna kwestia. Dużo Rosjan ma takie, no nie może być tak, że my żyjemy w takim paskudnym kraju, który wszystko robi źle, no, no na pewno. Nie. Widzisz, nawet jak ja na to reaguję, opowiadasz mi różne dziwne rzeczy na temat Rosji, nawet mi to jest to ciężko przyjąć, więc teraz jeśli ja bym mieszkał w Rosji, to by było mi to jeszcze 10 razy trudniej przyjąć. Znaczy, czy duża część tych rzeczy to jest ich codzienny, więc rozumiem, ale tak, to jest emocjonalnie trudne przyjąć do wiadomości, słuchajcie, rządzi nami psychopata, który chce mordować niewinnych ludzi. Przede wszystkim dlatego jest to strasznie ciężko przyjąć do wiadomości, że w takiej sytuacji, jeśli my przyj przyjmiemy sami przed sobą ten fakt, coś trzeba z tym zrobić, prawda? No przynajmniej stamtąd uciec. A tak jak w naszym wyimaginowanym przypadku mówimy, żyjesz w Barnaulu, zarabiasz 30 tysięcy rubli miesięcznie, czyli nie wiem, tam półtora tysiąca złotych na okrągło, 1400, w życiu nie byłeś za granicą, masz zawód, który nie wiadomo, czy się komuś przyda i co masz z tym zrobić? Dla wielu z tych ludzi jest... Dużo łatwiej, po prostu powiedzieć, nie, 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 wszystko jest dobrze. I tu się włączają różne kłamstwa, w które łatwo wierzyć. Kiedyś to nazwałem wprost w odcinku największym kłamstwem putinizmu: Putin ma plan. To było wielokrotnie, bardzo wiele razy, zresztą jest całe słowo po rosyjsku, mnogohadowaćka, taka operacja na wiele kroków. Mhm. Czyli powiedzmy, że Putin oddał Chińczykom 10 tysięcy kilometrów ziemi na wschodzie, tak? Nie, to nie jest. Problem to nie jest poddanie się... Chin. Nie, to jest plan. On tu wykonał jeden krok i on ich wszystkich dookoła i on ich tam wygra. I on, on ma plan. On gdzieś ich gra w szachy 5D, on widzi więcej niż ty szary człowieczku. Zresztą nawet Włodzimierz Wysocki na długo zanim ktokolwiek usłyszał o Putinie miał piosenkę o żyrafie która jest wyższa, widzi więcej, więc trzeba ją słuchać. Ale z drugiej więc... strony chciałoby się tak myśleć, się myśleć że ludzie, którzy, którzy tobą rządzą, mają jakieś plany, są rozsądni, i wiedzą, co robią, więc to jest takie naturalne. Oczywiście. Mhm. Oczywiście, że tak. Tak jest dużo prościej. To, to jest po prostu dla nas, jako dla jednostki. Ja mu ufam, on idzie w dobrą stronę, ja mogę siedzieć i nic nie robić. Super. Zresztą on miał Kilka takich kłamstw, które były bardzo wygodne dla ludzi, prawdę mówiąc, bardzo podobne do tego, co sprzedawał ludziom Hitler. Zmienia się technologia, zmieniają się media, zmieniają się ludzie. Natura ludzka się nie zmienia. I Hitler i Putin powiedział swojemu swoim wyborcom, swoim poddanym, jakbyśmy ich nie określili, jesteście wyjątkowi, jesteście lepsi i, i nie musicie nic robić, nic. Wy jesteście narodem tym aryjskim, najlepszym nad ludźmi, tak? I po prostu jesteście lepsi od innych, bo tak. Koniec. Możesz być patologią bez pracy, możesz nie, wiem, nie umieć zawiązać sobie buta w wieku 30 lat, ale jesteś Aryjczykiem, jesteś super. Rewelacja, tak? Idę. I na Putin to. rzeczywiście mówi takie rzeczy? Putin ubrał to inaczej. Wy jesteście narodem, który pokonał Hitlera w II wojnie światowej, wy jesteście potomkami zwycięzców, my jesteśmy tym wspaniałym krajem, który wtedy wygrał cała ta. Uratował świat. Uratował świat sam. To jest wirrutna bzdura, tak? Związek Radziecki nigdy nie walczył z Hitlerem jako jedyny naraz, tak? Polska walczyła z Hitlerem i Stalinem naraz. Wielka Brytania, jak Polska już padła, no to ciężko mówić, tu też by walczyła. Ale to jest tak zakorzenione, mi mój dziadek i ojciec mówili, że Polska wygrała wojnę. Więc to, to jest pewnie pokłosie właśnie tej, tej komunikacji. Wiesz co, no Oczywiście to jest, to jest też naturalne. Tak? Ja w to wierzyłem przez wiele lat, tak swoją drogą, jak byłem mały, dopóki nie zacząłem czytać o wojnie. To znaczy, tak jak mówiłem, wygrana wojny polega na tym, że pod jakim względem jest lepiej niż przed. Ja to tak dla siebie definiuję. No, w w naszym przypadku nie było lepiej, dla Związku Radzieckiego było, mhm. tylko no, oni nie byli nigdy sami. Nawet w czasach, kiedy jedyni walczyli na kontynencie europejskim, na ziemi, była gigantyczna walka w powietrzu i na morzu. Trzecia Rzesza zużywała z tego, co wiem, więcej stali na okręty niż na czołgi. No generalnie nie byli sami, ale im to tak sprzedają. Wy tam jesteście potomkami tych, którzy właśnie uratowali świat. Super, jesteście, jesteście świetni. I drugi, ten sam mechanizm, który zastosował Hitler okej, okay, jesteście lepsi niż inni, tak? No ale wam nie wychodzi. Jesteście biedni, kraj się rozsypał, przegraliście pierwszą wojnę światową, przegraliście zimną wojnę. Dlaczego, tak? Jeśli jesteśmy tacy wspaniali, dlaczego? Przez zachód. Przez wrogów, tak? Przez jakiś takich zdrajców, wrogów, którzy nas tam otaczają i chcą nam strasznie źle, tak? Jeden miał Żydów, którzy i ludzi, którzy zadali cios w plecy. Drudzy mają, no tak, CIA, ten, y, oni na to mówią tak z rosyjska, ghost Diep, czyli i Departament, czyli Departament Stanu po polsku. W skrócie oni uwielbiają skróty gosdziep. CIA zdrajca Gorbaczow, zdrajca Jelcyn przyszli i, i zniszczyli kraj, bo, bo im się tak chciało. Zresztą, jak my to nagrywamy, to jutro omawiam na swoim kanale, bo mam już nagrane. Niesamowity artykuł rosyjski. W prasie naukowej, uniwersyteckiej były generał FSB, doktor nauk prawniczych, tam deputowany Dumy Państwowej, napisali artykuł o tym, że świat chce zniszczyć słowiaństwo od XII wieku, od czasów papieża, że specjaliści w, od Prawosławia maga, twierdzą, że istnieją dwie dwa gatunki ludzi na świecie. Ludzie stworzeni przez Boga na jego obraz i podobieństwo i nie ludzie, ludzie zwierzęta, co widać na zachodzie, że oni się zajmują tylko wojną i knuciem, i tym co złe, naprawdę jest taka komunikacja? Tak. I że chcą zniszczyć. Wiesz, tam, tam są cudowne rzeczy, tam są takie rzeczy. Cudowne że... rzeczy. Niesamowite, wiesz, tam są takie narracje w stylu wprost mówione, że jeśli kobieta zostanie, wejdzie w stosunek seksualny z kimś. Z obcego z człowiek, narodu. Z człowiekiem zwierzęciem. Z człowiekiem z innego kraju, to już nigdy więcej nie będzie w stanie przedłużyć swojej rasy. To jest świeży przypadek, to jest przed kilku dni. Gdzie coś takiego komunikowali? A wiesz co, to była gazeta się nazywa bodajże... W no, gazecie coś takiego pisali? W, w czasopiśmie naukowym uniwersyteckim. To będzie u mnie na kanale z linkiem. To jest. 20, jest 23 grudnia. No nie, y, jutro y, 23. Jutro tak, to będzie na kanale 23 grudnia. Będą jak jakieś nie, screeny tego? Tam w środku? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Oczywiście link screeny, ja tam mam podkreślane te, te cytaty, sobie to tłumaczyłem tam na żyły. Tego typu, wiecie co, narracja przechodzi i oczywiście to jest już taka kulminacja. To już jest takie jądro ciemności. Ta <gulanie> <gulanie> tak, tak to brzmi. <gulanie> Jeśli będziesz spała z człowiekiem zwierzęciem, nie będziesz w stanie przedłużyć swojej rasji. Nie, nie musisz nawet spać. Wiecie, co ja nie chcę tutaj popadać w jakiś erotyzm, ale tam jest wprost napisane, że seks prowadzi do tego, że nasienie gromadzi się w organizmie kobiety za oczami i w rdzeniu kręgowym i w momencie zapłodnienia ze swoim białym mężem cały ten zgromadzony materiał genetyczny dostaje sygnał i rusza w stronę y, tej komórki jajowej i to już nie będzie dziecko tego jej białego męża, tylko to będzie dziecko wszystkich jej partnerów poprzednich, w tym tych zagranicznych. Dodam, że seks według tego artykułu został wymyślony przez demokrację. Wow, naprawdę? Tak. To jest naprawdę jądro tak. ciemności już. I to oczywiście to, gdzieś tam przebija, i na przykład później słyszysz, jest takie, są takie oddziały Putina, one na siebie mówią. To są takie babcie, emerytki, które pojawiają się ostatnio nawet w telewizji, bo zaczynały w internecie, a one tam się pojawiły w telewizji i na przykład zaczynają mówić, że Joe Biden jest biorobotem. Co też padło w tym artykule, że ta rasa ludzi, którzy nie są prawdziwymi ludźmi, tysiące lat temu stworzyli właśnie bioroboty, które są zupełnie genetycznie inne niż ludzie, ale wyglądają jak ludzie. I Czyli które... to takie seria bardzo mocne teorie spiskowe, jako o Ludach, tylko publikowane normalnie. Ale w tym artykule są Jaszczuro Ludzie, oczywiście, że tak. Jak najbardziej, bo cała ta operacja. słuchaj, jedynie rosyjska ludność, etnicznie rosyjska ludność Rosji jest tym, co przeszkadza. Ja ludziom podbić ziemię i żeby zniszczyć tą rosyjską etniczną ludność Rosji powstał feminizm. Co ja, co ja słucham? <laughs> nie chcę mi się w to wierzyć, po prostu. To muszę zobaczyć ten film, bo jestem rozbity na łopatki to w znaczy, tym momencie. Tak też, wiesz, no, Rosja nie jest pod tym względem aż tak wyjątkowa. Tego, jak, typu... jak duży to, to pismo, o którym mówisz, naukowe, to jest coś dużego w Rosji, czy to jest jakieś takie nie. turboprawicowe, prawicowe, najmniejsze na, na, na świecie? No, nie ma dużych czasopism naukowych na świecie, tak masowych, tak. To nigdy nie ma jakiegoś tak, zasięgu masowego. Właśnie nie w tym problem, bo to, że ono tam jest i podpisali się pod tym ludzie, Którzy zajmują pozycje oficjalne, w tym właśnie deputowanej dumy państwowej, to samo w sobie nie jest problemem. To jest po prostu taki wyciąg, taka esencja. Tylko właśnie to przecieka do takiej retoryki, którą prezentują ludzie już na wysokich szczeblach władzy, co jest kolportowane. jakbyśmy posłuchali chociażby Nikolaja Patruszewa, on prezentuje trochę bardziej miękką wersję, tak już bez aż takiego odpału, ale generalnie. To się układa wszystko w tę logikę. Małymi kawałkami, ale generalnie jesteśmy w stanie znaleźć fragmenty tego wszystkiego, tego, tego mocarnego właśnie jądra, w tym, w co oni generalnie wierzą. Na różnych poziomach, gdzie przede wszystkim tym, tym rdzeniem jest to, że świat się uparł, żeby zniszczyć Rosję. I to swoją drogą jest, mam wrażenie, cyniczny, cyniczna teoria. Wynikła z cynicznych pobudek teoria, którą używamy, żeby ludziom, ludźmi w jakiś sposób sterować w swoich korzyściach, dla swoich korzyści, która trochę wymknęła się spod kontroli. No, bo oczywiście, człowiek właśnie. No ma sławojkę, tak? Yy, mieszka w jakimś odrapanym budynku, gdzie wszystko się rozsypuje. Sprzedajemy masę gazu na świat, a w kilku przynajmniej regionach Rosji gazu po prostu nie ma. W dużych miastach w Rosji są takie miasta, gdzie gazu nie ma, po prostu koniec nie ma, nie doprowadzili. Jak to tym wszystkim ludziom wytłumaczyć, dlaczego oni muszą żyć w takich warunkach? I teraz im bardziej chora yy, historia, tym łatwiej będzie ją łyknąć. Im bardziej taka bardzo skonspirowana. Bywa i tak. A też wiesz, chodzi o to, że tych historii jest cała masa różnych, one trafiają do całego szeregu różnych ludzi bardzo. Każdy znajdzie w tym przekazie coś, w co, w co, chce, w co chce wierzyć. No bo jeśli ktoś ci powie Rosjaninowi, słuchaj, Stany Zjednoczone to nasz wróg chce nam dla nas źle, słuchaj, znajdziemy masę potwierdzeń, tak? No bo korporacje amerykańskie na przykład starają się wszystkich innych graczy z rynków wywalić i zarabiać jak najwięcej. Tam, gdzie mógłby zarobić Rosjanin, to tam chce zarobić Amerykanie. No Czyli to tak działa. No, można znaleźć takie przypadki. Czyli w, w Rosji mógłbym prowadzić taki podcast, jak teraz sobie tutaj rozmawiamy. Zaprosiłbym naukowca i ten naukowiec no, opowiadałby mi rzeczy o jasz ludach? Dałoby się tak zrobić. Jakbyś zaprosił odpowiedniego naukowca, to tak. Naukowca. Takiego no, legitnego no, naukowca. To znaczy, wiesz, no, człowiek, który opowiada takie rzeczy nie jest legitnym naukowcem. Człowieka z tytułem naukowym. Bo tak to ujmijmy. Bo wiesz no, tytuł naukowy to jest tytuł. Ktoś ci go przyznaje, nie wiem, no, może być różnie, zależy, jaki jest cały ten system. Ludzie z tytułem naukowym. Ja nie będę takich ludzi nazywał naukowcami, bo to jest. Ja to bym strasznie chciał przykład. poprowadzić taki podcast. Wiesz, ja kiedyś w ogóle w hotelu. Są jakieś, znalazłbyś jakiś link, gdzie rzeczywiście tacy ludzie się wypowiadają. Poszukam, nie ma problemu. Ja, ja, to, ja, ja, ja Tylko, nie jestem w stanie tego przyjąć po prostu. To jest za dużo dla mnie. Tu nie jestem w stanie znaleźć konkretnego źródła, bo to było w hotelu kiedyś na wyjeździe służbowym sobie włączyłem śniadaniówkę taką rosyjską. Nie w Rosji akurat, ale były. Jak to w hotelach? Różne kanały z różnych krajów. I był akurat rosyjski kanał, rosyjski, rosyjska telewizja śniadaniowa i tam. W, Starszy facet opowiadał, że no oni w Związku Radzieckim mieli jednostkę jasnowidzów, tutaj coś tam, coś tam, my robiliśmy to i to, a pani zadała mu pytanie o posiłki, jakie jedli jasnowidzowie. Nie o to, chłopie, co ty opowiadasz, albo czy aby na pewno mamy potwierdzenie, że oni mieli jakieś nadprzyrodzone... Nie, nie, co oni jedli? To, że oni byli sobie jasnowidzami w KGB, okej, okay, no to nie jest sensacja. Zresztą Rosjanie lubią jasnowidzów no to tam, i Oni mają takie słowo ekstra sens. Czyli po prostu człowiek, który ma dodatkowy zmysły zmysł. taki. Mm -hmm. Szeroko pojęty. Każdy może, czy układasz tarota, czy rozmawiasz ze zmarłymi, czy tam. Co. No ekstra sens. Szamani, syberyjscy, to no po prostu wszystko do jednego wora. To tak jest właśnie. zbyt dużo dla mnie na dzisiaj, żeby przyjąć te wszystkie informacje. I się naprawdę nie chcę w to wierzyć. Jesteś kolejna, gorsza jest to, że jesteś kolejną osobą, która przychodzi i opowiada mi takie rzeczy. Takich hardkorowych jeszcze nie słyszałem, ale słyszałem dużo rzeczy, które już miałem takie, że odpalała mi się lampka, what the fuck. I dzisiaj mam taką lampkę już odpaloną od dłuższego czasu. Tylko wiesz co, chodzi o to, że no, to jest kraj pełen paradoksów, bo są ludzie, którzy właśnie piszą takie brednie, są ludzie, którzy, nie wiem, mają chorego na raka syna i się zwracają do Szamana po prostu z jakiejś depresji i nie, nie są w stanie z desperacji, nie są w stanie sobie poradzić, a jest w Rosji duża masa ludzi. Nie wiemy, jak duża dokładnie. Ja ci nie powiem, czy to jest 10% czy 40%. No, Moskwa wygląda jak takie super zaawansowane miasto. Nie wierzę, że te tacy odklejeni ludzie, to budują wszystko. Dokładnie. Są ludzie, którzy mogli tu przyjść siąść, tak, powiedzmy, żeby się zajmowali, powiedzmy, nie wiem, filtrami przemysłowymi i powiedzmy, że byście nie mieli bariery językowej, nie wiem, rozmawiali po angielsku. Gdyby, powiedzmy, że nie ma człowieka akcentu, mógłbyś nie zgadnąć, że jest Rosjaninem. Po prostu jest normalny. Tak uh -huh. źle to brzmi oczywiście. Chodzi o to, że cała masa Rosjan ma wartości takie jak my. Po prostu. Którzy chcą tego, co my. Którzy uważają za normalne to, co my. Którzy przychodzą i mówią, słuchajcie, to nie jest normalne, że tam, nie wiem, od 20 lat mamy tego samego prezydenta, że to nie jest normalne, że kradną, że my, my byśmy chcieli tak, tak i tak. Są ludzie, którzy przychodzą i dyskutują na poziomie nie wiem o tym, o wyższości tramwaju nad komunikacją samochodową, o uspokojeniu ruchu w Moskwie, o takich normalnych zachodnich problemach. Wiesz, gdzie to, prawdę mówiąc, lubię obserwować? W rosyjskim stand-upie. Bo oni się będą naśmiewali z takich rzeczy i oni mogą to zrobić, bo to jest w formie żartu, więc nie ale będą ich zamykali. Ale z jednej strony się naśmiewają z tych dziwnych rzeczy, ale bardzo często ci ludzie po prostu opowiadają o takich wiesz, normalnych sprawach. O randkowaniu, o zakupach, o szefie, który ich wkurza w pracy, o tym, że kupili nowy samochód. To są normalni ludzie, którzy mają takie same wartości, takie samo, takie samo wszystko. Nie odróżniłbyś. A z drugiej strony zaczyna pani konferencjerka taki stand-up i mówi: Na przykład, słuchajcie, jestem sobie na protestach tak? i przewracają mnie policjanci w śnieg tak? i biją mnie pałką. Jeden z nich kopie mnie po brzuchu, ja tak sobie myślę, nie wiem, słuchajcie, co robić, i patrzę mu prosto w ocz temu policjantowi i mówię: Jestem w ciąży. I on tak z tą pałką zamiera. A ja sobie myślę to popchnę to dalej mówię z tobą. I cała sala się śmieje. I wiesz, kurde, no fajny żart, ale no, u nas by to nie zadziałało. No bo jestem sobie na protestach, ludzie, tym policjant nie bije pałką. A tam wszyscy, no okej, okay, no tak, tak, wiem. No, w zeszłym tygodniu tak było, no, no, no mów dalej. Ja pamiętam, jak wybuchła wojna, widziałem jakieś protesty w, w Rosji i rzeczywiście to wyglądało tak właśnie, że ludzie bieg i biegali z pałkami, ale to nie jest jakieś odosobnione. W wielu państwach takie rzeczy się dzieją. Wiesz, oczywiście, no tak, tutaj często jest to wykorzystywane, żeby pokazać, patrzcie, wszystko jest w porządku. Jak najbardziej, to się zdarza. Pytanie, w jakiej sytuacji człowieka biją pałką? To jest podstawowe pytanie. Zdarza się sytuacja, jestem w stanie to przyjąć, że jest moment, w którym trzeba zbić człowieka pałką, jak stanowi zagrożenie dla otoczenia. Oczywiście też przyjmuję do wiadomości, że w państwach zachodnich, demokratycznych. Dochodzi do przemocy policyjnej, to jest os osobny temat oczywiście bardzo Zresztą szczerze. u nas też dochodzi, z tym tak, To się zdarza. No, przyjmujmy to. Dlatego, Przyj jak powiedziałeś, że my byśmy tego tak nie przyjęli, to ja sobie pomyślałem, ja bym przyjął w sumie nie okay. zrobiłoby na mnie takiego dużego wrażenia. Dobra, przyjmuję. <laughs> okay. Tutaj oczywiście są to problemy przede wszystkim masowości. Y bo Rosja protestuje stosunkowo niewiele. Jak na rozmiar kraju, jak na to, co tam się dzieje, to powinni więcej. Natomiast robi to stosunkowo regularnie, po prostu. Mniej więcej, byśmy powiedzieli, tak naprawdę regularnie od 2012. Tam był taki moment przejściowy, kiedy się wydarzyła tak zwana Roszada oni tak na to mówią kiedy Putin wrócił po Miedwiediewie. Ludzie się wtedy wkurzyli, wtedy było faktycznie dość spore zamieszanie. Potem, właśnie, Nawalny się pojawił, wyszedł, sporo się działo, i takim apogeum były protesty po aresztowaniu Nawalnego. Tam, no tam, Rosjanie w sensie policja poszła już na ostro. I to jest jeden z powodów, dla których niedługo późniejsze protesty po wojnie były stosunkowo niewielkie. Bo oni już dostali mocno po tyłku. I fizycznie, i administracyjnie, i karnie było dużo. Problemów dla tych protestujących. Zastanawiam się nad tym, jeśli były protesty przeciwko wojnie w Ukrainie, bo pamiętam filmiki z protestów no. w Moskwie i jednocześnie nie było protestów, jeśli był ten pucz czy jakkolwiek się wynamawia jego nazwisko Priegożyna. Tak. Prigorzyna. Nie, to wtedy nie było nic. Czyli jak to się łączy z tym, że jest 70% poparcie dla Putina? Trochę się to nie klei. Nie, absolutnie nie ma czegoś takiego jak 70% poparcie dla Putina. To jest w ogóle jedna wielka bajka. Mhm. Przy czym tak naprawdę my nie wiemy, jakie ono jest. Nikt tego nie wie do końca, nie mamy po prostu narzędzi, żeby, tego, żeby to sprawdzić. Skąd wiemy, że nie jest takie? Chociażby właśnie dlatego, no człowiek wsiadł w beterii, w pojazdy opancerzone i ruszył na Moskwę, nikt ze społeczeństwa nie zrobił z tym zupełnie nic. Nic, po prostu w ogóle. To, to jest w... trochę dziwne tak właściwie, teraz jak sobie o tym myślę. Bo pamiętam te protesty, to nie były duże protesty, też nie pytanie, które ja oglądałem. Być może w jakimś miejscach były duże. Jakby, te, antywojenne. Jakby, te antywojenne. A teraz nie przypominam sobie, żeby wyciekł jakiekolwiek filmiki, żeby był najmniejszy choćby protest. Przy Prigożeniu. Mhm. Nie, absolutnie. Nie. Tam ludzie po prostu siedli z popcornem i czekali. Mhm. Policja siadła policja to raczej z napojami wyskokowymi, co będzie? Nikt nie wiedział. To była w ogóle szalona sytuacja z tym Prigorzynem. Kto to widział? Ale tak, no, przy wojnie były, tylko ludzie się bali. Natomiast prawdę mówiąc, no właśnie, to jest też to. Ludzie są tam nauczeni, tak jak mówię, nie mieszać się w politykę, nie dotykać, nie brać udziału. Oni bardzo mają taką postawę wyczekującą. Ta wojna, wiesz, co powiem ci tak. no. Nie ma narzędzi, żeby to zmierzyć, ile procent ludzi dokładnie jest za wojną, przeciw wojnie, ale nie widzimy żadnych wskazówek, które by nam mówiły, że ta wojna jest jakoś realnie taka masowo popularna, żeby ci ludzie, nie wiem, wychodzili za darmo na placę i, i tak się, nie wiem, cieszyli. Że, nie wiem, zajęli ten Bachmut. No tak, media o tym trąbiły, żeby wiesz, nie wiem, ludzie wyszli na ulicę na imprezę i zajęliśmy Bachmut. No, nie ma czegoś takiego. Ludzie mają to po prostu gdzieś. Zresztą to działa w dwie strony oczywiście, bo stracili Hersoń, też mieli to gdzieś. Po stronie ukraińskiej wielu mówiło, że no jak tam im wyrwiemy Hersoń z łap, to do nich tak dotrze, że przegrywają i to będzie taki szok dla... Ja. Do nich pewnie nawet po tym puczu nie dotarło za bardzo. Było no, tak no, jakieś ogromne przejęcie w Rosji? Wiesz co, nie. Nawet... U nas było. U, tak. u nas to była gruba akcja. Przejęcie w tym sensie, że po fakcie, żeby jakaś była fala, żebyśmy coś obserwowali. Nie, to był oczywiście temat ogromny do dyskusji, jak najbardziej, ale nawet ludzie Prigorzyna tak naprawdę się tym nie. Oni tam pokrzyczeli na telegramie, że my tego tak nie zostawimy, że to tamto, że wy jeszcze. Z... Nic, nic się nie wydarzyło. Co jest interesujące, chociaż właśnie ludzie w Rostowie wychodzili, robili sobie zdjęcia z tymi żołnierzami, byli zainteresowani. Ale oni są bardzo mocno, jak mnie się wydaje, osadzeni w takim przekonaniu, że od nich nic nie zależy, że w sumie jest źle, bo jest źle no, pod każdym względem finansowym, jeśli chodzi o, o to, jakim się tak realnie żyje, no, po prostu jest słabo. Przy czym dla nich to nic nowego, ta wojna też nie doprowadziła do tego, że wiem, nagle było super i nagle jest, jest źle, po prostu oni sobie trochę szybciej jadą w dół. Więc ona nie, nie wygląda, nic na to nie jesteśmy w stanie, żadnego argumentu nie jestem w stanie przytoczyć, żeby ci udowodnić, że ta wojna ma jakiekolwiek poparcie, po czym się pojawia ktoś, kto robi zamieszanie. Okej, okay, dobra, zobaczmy co wyjdzie. Poczekajmy, bo może się zmieni, bo zmiana jest ewidentnie potrzebna ludziom, zresztą tak naprawdę i tym ludziom, którzy są też za wojną. Oni też jej chcą, bo. Ci ludzie, którzy prezentują publicznie prowojenną postawę, bo o takich tylko możemy mówić, bardzo często zwracają uwagę, że no nie jest tak dobrze, że trzeba by trochę lepiej, że trzeba by docisnąć tych ludzi, którzy się bawią gdzieś tam w Moskwie. Zresztą teraz była taka głośna sytuacja, że jacyś rosyjscy influencerzy sobie zrobili nagą dyskotekę, że tam w jakichś prześwitujących ubraniach i tak... Bawią się tak. Mhm. I oni oburzeni, jak to tak, oni tam wydają pieniądze, a my tutaj umieramy. Może byście w końcu się nami zainteresowali, może byście w końcu skończyli z tą biurokracją, korupcją, dostarczyli nam wszystko, co potrzebujemy, bo w sumie nie jest tak dobrze. I oni też by chcieli jakiejś zmiany. Są ci, którzy nie chcą wojny, i oni też by chcieli zmiany, a są ludzie, którzy by po prostu chcieli tych tańszych jajek albo żeby kredyt był bardziej dostępny. W tej chwili stopy procentowe w Rosji te banku centralnego to 16%. I tam jest inflacja chyba na poziomie 50% plus minus. O, to wiesz co, tak, miałem to w materiale oficjalnie 7,5% w tym roku, a te 47,9%, całe 50% to jest liczone od początku wojny. Na podstawie realnych zakupów to taka agencja Ramir przygotowała, przeanalizowali ileś tam 15 milionów realnych transakcji i na tej podstawie porównali. 50% to jest ogromny wzrost. Mm, tak. Zdecydowanie tak, zwłaszcza w sytuacji, w której jesteś niezamożny. W tym sensie, że jeśli mm, zarabiasz, nie wiem, 15 tysięcy złotych, a na twoje bazowe potrzeby życiowe wydajesz 6 tysięcy, to jak zaczniesz wydawać 8, no, no to pojedziesz na wakacje nie trzy razy w roku, tylko dwa. Mhm. Przeżyjesz to. Ale jak zarabiasz 30 tysięcy rubli i wydajesz na swoje mm, najbardziej podstawowe potrzeby życiowe 110%, bo resztę ratujesz pożyczkami, to taka Inflacja cię zabija. Jakie mamy szanse na to, że według ciebie że Putin odejdzie od władzy? Myślę, że to jest w ogóle możliwe? Że nie się może... Absolutnie, tylko w jednym nogami do przodu i tylko tak. On w żadnym. Nie, nie, nie ma mowy. Zresztą nawet jeśli to rozważał, to myślę, że takim punktem krytycznym dla niego był rok 2022, początek, styczeń to był. A czyli Kazachstan, mhm. gdzie okazało się, że projekt, projekt przekazania władzy młodszemu, ale kontrolowanemu przez ciebie liderowi nie działa. Tam ojciec narodu, Jelbasy, przekazał obecnemu prezydentowi Kazachstanu, ale jako takiej pacynce. No i się okazało, że skończyło się to rozruchami, wjazdem rosyjskich wojsk przez chwilę, jakimś prawdopodobnie wsparciem Chin, i przejęciem tej władzy już realnej przez tego następcę. Zresztą przy, w, samo wyznaczenie następcy w takich układach jest trudne, no bo mówimy, o, ten będzie następny. I on już skupia wokół siebie władzę jako ten następny. A takim ludziom jak Putin jest bardzo niewygodnie posiadać kogoś, kto obok ciebie skupia władzę. Kto według ciebie może przejąć tę władzę? Załóżmy, że Putin by zginął, byłby na, na niego jakiś zamach. Wiesz, no tutaj to jest taki pewniak w zasadzie. W sensie wszyscy są co do tego zgodni, co już tworzy, w sensie wszyscy rosyjscy komentatorzy na przykład, co już tworzy tutaj wątpliwości. Oczywiście to jest Nikolaj Patruszew. Ciekawa postać, no często omawiana, On jest, tu jest ciekawa dynamika jego relacji z Putinem w tym sensie, jak Putin z praktycznie nikąd został szefem FSB. W sensie miał stanowiska w administracji Jelcyny, ale był taką posłuszną szarą myszą, więc go awansowali, bo był wygodny i on został, Putin został szefem FSB i on wtedy, Putin miał koło dekady przerwy w pracy w organach. Więc on nie znał realiów, był... Nawet jak był w KGB, to dużo niżej, dużo niżej niż go nagle awansowali na dyrektora. Prawdopodobnie nie bardzo wiedział, jak się za to zabrać. I wtedy w jego bezpośrednim otoczeniu poniżej niego był właśnie Nikolaj Platonowicz-Patruszew, który po tym, jak Putin został później premierem, a później prezydentem, został szefem FSB. Mhm. I był nim do, do kadencji Miedwiediewa. A teraz od tamtego czasu jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, takiego zupełnie nieformalnego, w zasadzie takiego pozaformalnego ciała, które zbiera takich najważniejszych ludzi. I on jest no, typowany przez wszystkich jako taki podstawowy lider. Czasem się mówi, że następcą Putina może być syn Patruszewa, obecny minister rolnictwa. Przy czym widzisz, właśnie tutaj polega problem tego systemu na tym, że nie ma takiej osoby, która miałaby pozycję i cechy charakteru, możliwości faktycznie zostać takim mocnym liderem z prostego powodu. Ten system został świadomie i celowo skonstruowany w taki sposób, żeby promować miernoty. Ludzi bez inicjatywy, bez odwagi, bez kompetencji, bo tak jest prościej. Każdy, który. Pod, gdzieś... sobą. Pod sobą. Zresztą. Prawdę mówiąc, Putin był elementem tej układanki, w sensie jego, wy... na podstawie tego, co wiemy, wynika, że jego wzięła sobie rodzina Jelcyna, czyli córka i zięć, jako taką osobę, która będzie dość łatwa do sterowania. Jako taki następca, który. Jelcyn był już słaby, był konflikt z ówczesnym merem. Moskwy i tam jeszcze był prokurator generalny z i jeszcze tam ktoś tam. I oni potrzebowali kogoś takiego, kto weźmie stery, będzie nim łatwo kierować, ale jest ze służb, więc coś tam młodszego, energicznego, ale właśnie niespecjalnie wybitnego, któremu nie uderzy jakaś ambicja do głowy. I przecież on ich ma cza czarny, czarny pas w judo, to nie brzmi jak osoba, która jest taka uległa i która będzie się łatwo dostosowała służby, czarny pas w judo. Wiesz co... Oczywiście to jest pewien paradoks, można to tak określić. Natomiast ludzie, którzy go znali, właśnie też opisują, że to był właśnie taki człowiek, który o, on sobie pójdzie na trening, on sobie pojedzie na dachę, on się tym zajmie, to jest jego świat, po czym przychodzi, trzeba z kimś pogadać, trzeba coś załatwić, trzeba się gdzieś tam z ludźmi i że to jakby nie było do końca jego, że trzeba podjąć jakąś szybką decyzję, to, że on się w tym nie odnajdywał. Oczywiście. Nie brzmi to jakoś, powiedzmy, tak, żeby to się układało w coś jednego, natomiast też musimy pamiętać, że KGB to była struktura przede wszystkim, to nie, to nie byli Jamesowie Bondowie. KGB było w ogóle. Tak to brzmie. KGB w ogóle nie zajmowało się tak, nie było rdzeniem działalności. KGB wywiad taki typowy, zagraniczny, wojskowy i tak dalej. Od tego było gieru, KGB przede wszystkim skupiało się na zagrożeniach wewnętrznych, na tym, żeby wszystkich tych ludzi, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla systemu, żeby ich tam butem dopchnąć do ziemi. I on no, był na placówce zagranicznej, ale w NRD, gdzie no, tam szpiegów to nie było. No, to nie był Berlin, to nie była Praga, gdzie tam jakieś wielkie rozgrywki z powieści. Sensacyjnych. To była cicha posadka w gruncie rzeczy. Akurat dla człowieka nieszczególnie wybitnego, ale wiernego, to była swego rodzaju też nagroda, bo jednak można się było wyrywać ze Związku Radzieckiego. Zupełnie jak Gagarin, który lata ćwiczył, nie pił, nie palił, żeby 40 minut być poza Związkiem Radzieckim. No oni tak to traktowali. To było zresztą opłacalne. Człowiek, który pracował nawet w takiej zagranicy, miał chociażby te czeki do sklepów. To się Bierioska w Rosji nazywał jak nasz Pewek, ale on tam nie zajmował się jakąś szczególnie taką, wiesz, ryzykowną pracą. On nie werbował jak agentów, on się nie zajmował, nie miał kontaktu z jakimiś obcymi agenturami. To, to nie jest ten typ, nazwijmy to, zawodu. Myślisz, że mamy szansę na to, że Rosja będzie kiedykolwiek demokratyczna, albo w jakimś najbliższym czasie? Zależy, jak zdefiniujemy najbliższy czas. Wiesz, ja uważam, że tak, prawdę mówiąc, to też jest pytanie, które się powtarza, że tak ujmę, co dobrze wyraża to, że ludzi to niepokoi. Rosja jest krajem przede wszystkim zapóźnionym. Po prostu gdzieś po kolei wielokrotnie to widzieliśmy, że szła gdzieś z tyłu. Ja osobiście uważam, że nie ma takiego społeczeństwa na świecie, które nie wiem, genetycznie nie jest zdolne do bycia demokracją. Tylko kwestia tego kiedy? To jest kwestia wiesz. Wielu różnych czynników, w tym na przykład jeden z czynników, który jest tutaj rzadko poruszany, to jest na przykład to, że Rosja ma bardzo dużą mniejszość muzułmańską. Jak widzimy, państwa muzułmańskie rzadziej później jakby dochodzą do demokracji, nie wszystkie w ogóle do tej pory do niej doszły. To na zapewne jest jakiś czynnik kulturowy, nie wiem czy religijny, to nie będę aż tak badał, ale to są miliony ludzi. To ma swój wpływ, zresztą na przykład kwestie takie jak terroryzm islamski były także pretekstami do ograniczania swobód. Tam, nie wiem, był Biesłan i znieśli wybory gubernatorów chociażby. To też było jakimś czynnikiem, który w jakimś stopniu ułatwiał. Drugi czynnik to jest ropa naftowa. Muszę ja tutaj też, żeby to nie zabrzmiało źle. Po prostu są różne kultury, które w różny sposób mają różne tendencje do różnych form rządów, i tak dalej. To są po prostu obiektywne przyczyny. Jest kwestia ropy, która ułatwia, nie uniemożliwia, ale ułatwia powstawanie dyktatur. Jeśli mamy jedno takie wyraźne czy dwa źródła dochodów, ropa, gaz w mniejszym stopniu, tam jakiś węgiel, jakieś brylanty. Do tego nie potrzebujemy jakichś szczególnych innowacji, nie potrzebujemy ludzi, którzy się będą super czuli i wymyślą, nie wiem, Tesla czy Ubera, jakąś nową koncepcję i Jakiś nowy produkt, który wygra na świecie i zacznie być niesamowicie konkurencyjny, po prostu musimy pompować ropę z ziemi, można to łatwo kontrolować. Nigdy nie myślałem o tym w kontekście demokracji, że to, że to jak gospodarcze sobie radzi dane państwo, może na to wpływać. Wiesz co, no to nie jest moja koncepcja oczywiście, ale generalnie jeśli jesteśmy w stanie znaleźć określoną liczbę źródeł bogactwa, w tym w konkretnym przypadku tych miejsc, gdzie się wydobywa ropę, my je możemy ogrodzić płotem i przejąć kontrolę nad całą masą rzeczy, wszystkich rzeczy związanych z pieniędzmi. I zresztą, jak Putin dochodził do władzy, no to bardzo dobrze to było czytelne. Pierwsza taka duża sprawa, nazwijmy to karna, polegająca na przejmowaniu majątku, na wsadzaniu człowieka, no to był Chodorkowski i Jukos, jedna z tych największych firm naftowych w Rosji. Państwo ją po prostu przejęło, zresztą drugą, drugą firmę kupili, bo się jej właściciel zgodził po prostu odsprzedać. Zgodził się odsprzedać, fajnie, nie zgodził się, tego wsadziliśmy do więzienia. Oni zaczęli od tego, żeby położyć łapę na ropie. I w ten sposób oni się nie muszą niczym przejmować. Przez długie lata nie musieli się niczym przejmować, bo wiesz, w którymś momencie trzeba wprowadzać jakąś wolność gospodarczą, jakiś dobry... Dobrą atmosferę dla biznesu, żeby ludzie chcieli inwestować w ten kraj, żeby ludzie chcieli coś rozwijać, jakieś sądownictwo, no bo jeśli nie mamy niezawisłych, takich pewnych sądów, no to ciężko tu inwestować, no bo w każdej chwili ktoś nam może to zabrać, o czym też mówiliśmy. Więc oni po prostu zajęli, mamy ropę i możemy działać. Mamy wolną rękę, możemy pchać dalej. To nie jest jakieś skazanie na dyktaturę, ale są czynniki, które sprawiają, że Rosji jest łatwiej w tę dyktaturę popaść. Też ten, ta wielkość tego kraju. Bardzo często czynnikiem ograniczającym zapędy dyktatorskie są po prostu ludzie, którzy mówią: Nie, spadaj. W jaki sposób zjednoczyć. Ludzi w danym kraju na tak ogromny. Jak w jaki sposób przekonać człowieka, który mieszka w Chabarowsku, że to, co się wydarzyło w Moskwie, bo nie wiem, opozycjonista został pobity, tak, co jest ważnym wydarzeniem. No ale to było wiesz, w ogóle no, u mnie jest noc, to się wydarzyło w tym samym momencie, a wtedy u was był dzień, Było sześć stref czasowych temu, kilka tysięcy kilometrów, ja mam swoje sprawy. No ja... ba bardzo fajnie to ująłeś, że Rosja jest zatomizowana. Cieka ciekawe bardzo. słowo, że ciężko właśnie zjednoczyć jako taki jeden lud. Bardzo ciężko, a jeszcze to też jest wykorzysty było przez lata wykorzystywane. Rosja, to jest wiele grup etnicznych, wiele narodowości, które też łatwo napuścić jedna na drugą. I no, ta stara zasada banalna, dziel i rządź, prawda? można tworzyć konflikty, Słowianie i ludy Kaukazu, migranci Muzułmanie i tak. Zresztą cały czas to widzimy, te konflikty tam są i chyba nie, nie bardzo komuś zależy, żeby one znikały. Takie konflikty to też są u nas. Dziel i rząd. bardzo ciekawa zasada. Tak, ale trochę łatwiej jest podzielić, oddzielić Burjatów od Rosjan, tak? I bo, bo Burjatę widzisz, tak? O, o ten. Inaczej wygląda. Od razu. Jest, jak jest trochę twarzą. łatwiej. Tak? Mhm. A w Polsce tak jak najbardziej. To jest banalna zasada, znana od dawna. No można podzielić, że tu są e, zwolennicy tej partii, tu są zwolennicy tej partii. Nienawidźcie się. Druga ciekawa rzecz, którą słyszałem u ciebie w podcaście, to, że. To było, mówiłeś, że to chyba jest z książki Sun -su, żeby nie prowadzić wojny zbyt długo, bo nauczysz przeciwnika dobrze walczyć. I od razu sobie to zapisałem, Zajebiste cytat. No coś. Wiesz, co była w ogóle taka wypowiedź rosyjskiego żołnierza. Który opowiadał, że oglądał filmiki instruktażowe, yy, azowa. Mhm. Ukraińskiej tej jednostki. Jakoś prze, jakoś to je przejęli. No nie, one są na YouTubie. Mhm. Po prostu. Wiesz, nie trzeba ich przyjmować, oni je publikują. Zresztą Rosjanie też mają takie kanały, nie wiem tam spiec kurs chociażby, gdzie po prostu też sobie z ciekawości oglądają, gdzie na przykład facet tłumaczył akurat tu Rosjanin, jak tam, nie wiem, zeskakiwać z BW-pa, żeby sobie nie połamać kości. Żeby. Nie, 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 nie doszło do pęknięcia kręgu, bo zeskakujesz z BWP z 30 kg na plecy. Mhm. I Rosjanie? Tak, jak najbardziej przejmują tak, takie doświadczenia. Ukraińcy też przejmują. Oczywiście pytanie, kto ma więcej od kogo do przejmowania, ale to zdecydowanie działa. Działałoby na pewno o wiele lepiej, gdyby nie te właśnie ten system, który tak samo jak na szczeblu politycznym, tak na szczeblu wojskowym, promuje ludzi miernych. Ale wiernych. Takich, którzy no niekoniecznie będą robić coś ciekawego, nowatorskiego, tylko będą robić to, co ci każą, i udawać, że jest wszystko w porządku, i broń Boże, nie zgłaszać problemów, bo problemy źle wyglądają w raportach. Więc oni mogliby się nauczyć więcej, ale i tak się uczą. I w ogóle ta wojna, jak każda długa wojna ewoluuje. Chociażby o tych dronach rozmawialiśmy w tej chwili, to, to staje się takim głównym wątkiem. Ale takich przykładów jest, jest dużo. Teraz się wykorzystuje bardzo wiele różnych ciekawych taktyk, w tym sensie, że kombinują z tym. Na przykład, ostatnio pojawiły się nagrania, że do tej pory Rosjanie zazwyczaj, jak jechali gdzieś właśnie transporterem opancerzonym, to na pancerzu dojeżdżali i zeskakiwali. A teraz się pojawiły nagrania, że zamiast jechać na pancerzu, to idą za nim, schowani za nim. I kombinują. Próbują. Będzie działać, nie będzie działać. Adaptują się. Przynajmniej jak, dost jak dostaną jakimś muździarzem, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ich trafię. jeśli nie będą siedzieli obsadzeni dookoła na, na tym pojeździe. A, albo trafi pojazd, albo ich, a nie oba naraz. No w takich warunkach adaptować się jest najszybciej, bo no ci, którzy nie adaptują się, to giną i no masz ogromną motywację. To nie jest praca w korporacji, gdzie ci coś mówią, a ty za trzy tygodnie sobie o tym przypominasz, bo przyszedł mail. Tylko no, każdy kombinuje bardzo intensywnie. Zresztą nie wiem jak to wygląda po stronie rosyjskiej, ale no, żołnierze na przykład po stronie ukraińskiej dostają żółt i ogromną jego większość wydają na to, żeby kupić cokolwiek, co im przyjdzie do głowy, że może im pomóc po prostu. Przeszyć. Przeszyć, bo... No, bo, no, bo możesz, jak inaczej? No, bo możesz to pooszczędzać, tak? No tylko po co oszczędzać na wkład własny na mieszkanie, jak nie wiesz, czy przeżyjesz najbliższe trzy tygodnie, to już lepiej kupić coś, co pozwoli ci w ogóle do tego dotrwać. Tak jak gdzieś wspominałeś, że dobre buty wojskowe kosztują 2000 tysiące i one mogą rzeczywiście pomóc ci przeżyć spotkanie z jakąś małą miną. To jest, Są takie... Warto inwestować w takie rzeczy. Lepiej, dużo lepiej niż odkładać na mieszkanie. Mm, no, w masę rzeczy. Zresztą też my sobie mamy takie wyobrażenie o wojnie właśnie. Mina, pocisk, kula z karabinu i takie, takie te twarde rzeczy. A później cię proszą, żebyśmy papier toaletowy przywiózł bo w sumie to, to jest też z tym problem, albo właśnie, żeby ci było po prostu zwyczajnie ciepło, albo żebyś się zwyczajnie najadł, albo żebyś coś widział, bo po prostu jest noc i nie chodzi o to, żebyś widział ten zamek karabinu, jak ci się zatnie, tylko żebyś widział, żeby sobie tego buta zawiązać, bo dwa tygodnie siedzisz w okopie i nic się nie dzieje, ale ty musisz tam żyć. Mhm. I takie drobiazgi, które ci ułatwiają to życie, są bardzo ważne. Zresztą nikt nie anulował na przykład, nie wiem, przeziębień. To jest cały czas wielki problem, że po prostu ludzie, jak przychodzi, przychodzi taka pogoda. I jak się nie przeziębić, siedząc w tym okopie. No właśnie tak. I, a później wiesz, jesteś dowódcą, a 20% twoich ludzi ma zapalenie płuc. To nie jest wyimaginowany scenariusz i musisz z tym żyć, musisz z tym walczyć. Więc y, czapka, szalik, rękawiczki to, to nie jest y, dobre życzenie Twojej mamy, tylko to jest kwestia strategicznego dowodzenia tymi wojskami, żeby oni to mieli. No tak, a jak jesteś zmęczony, to podejmujesz gorsze decyzje, wolniej reagujesz. To są, to, 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 biorąc, że to się mnoży pomiędzy, przez każdego żołnierza, to są ogromne straty, jeśli rzeczywiście żołnierze są chorzy. No, Oczywiście, że tak. A jeszcze właśnie, no, ich nie ma, więc ktoś musi ciągnąć ich robotę, więc są dodatkowo zmęczeni. I często, tak jak mówię, podejmują nieracjonalne decyzje, co też prowadzi do tego, że później my czytamy gdzieś komentarze. O, a to trzeba było zrobić tak. No. Ciekawe, jak to byś zrobił? No właśnie, no, póki się nie postawiliśmy w tej sytuacji, to nie wiemy. Ale no, nigdy nie wiemy tak do końca. A ci ludzie też jest taka rzecz, która jest taka dziewczyna u mnie w półku, która mówi, że to trzeba zawsze bardzo podkreślać. To są zwykli ludzie w tym sensie że my mamy i jak czytamy nie wiem książki oglądamy film to mamy takie przekonanie że ten człowiek już żyje w tej rzeczywistości że on już skoro jest żołnierzem i tam nie wiem wybuch pocisk to dla niego to jest coś innego niż dla nas nie to jest dokładnie to samo on może być bardziej przyzwyczajony ale po pierwsze na początku nie był po drugie, konsekwencje są takie same. Po trzecie, ty jakbyś przeżył tyle co on, to będzie tak samo. On był człowiekiem, który nie miał z tym nic wspólnego, przeżył tyle i tyle, doszedł do tego punktu, ale on nie jest innym gatunkiem. Oglądałeś Ta... film Furia? Mm, to jest ty, ten ty, o, czołgu... o czołgu z bratem Pitem. Ja ci powiem więcej, ja widziałem ten czołg na żywo. Hmm. Gdzie widziałeś? W muzeum w Bowington. Ale to jest właśnie piękny film pokazujący tego młodego żołnierza, on chyba poszedł po trzech tygodniach szkolenia i właśnie pięknie jest pokazany jego podróż od tego, że w ogóle nie chciał walczyć i jak się wdraża w tą wojnę, jakie to są dla niego doświadczenia i jak na samym końcu już po prostu jest takim zajadłym żołnierzem, nie wiem po jakim czasie to było, ale uwielbiam go właśnie z tego powodu, że pokazuje tą taką drogę od kogoś, kto wierzy w Boga i nie chce w ogóle zabijać ludzi do gościa, którego nazywają później maszyna i zabija ludzi. A to też w pewnym momencie... Wiesz, jak naoglądasz się takich ludzi dużo, ja się jeszcze nie naoglądałem, ale słyszałem ludzi, którzy się naoglądali, to zaczynają się pojawiać obserwacje statystyczne. Mhm. I na przykład mi mówią, jak widzisz człowieka, który mówi: Nie, ja w ogóle nie wiem, czy ja dam radę, tak? Ja pójdę i tam, kurczę, czy ja w ogóle nie wiem, dam radę wystrzelić, czy mnie się będą tak ręce trzasły. Ja się boję, ja nie chcę mhm. i widzisz człowieka, który mówi: "Idziemy ich skopać, bo normalnie tutaj rozwalimy ich, choć my damy". To ten pierwszy ma dużo podobno tak twierdzą, większe szanse, że on się okaże w tej sytuacji już konkretnej, że on zachowa zimną krew. Ten, który tak mówi, taki zdeterminowany. Nie, jezu. właśnie ten, który mówi, że o Boże, ja nie wiem, czy dam radę, ja się boję. To mm. ten ma większe szanse, a ten, który idzie na kozaka, podobno ma takie mniejsze. Ale z drugiej strony mówią, że często jest tak, że w pierwszej walce po prostu no, wypada ci ta broń z, z rąk, chowasz się za murkiem i się trzęsiesz i mówisz o Boże, o Boże, o Boże i dwie godziny później ci po prostu mówią już po wszystkim, dobra, a ono, Jezu, co się stało? A za drugim razem już jest normalnie. To jest. Ja ostatnio byłem na strzelnicy, pierwszy raz od bardzo dawna ja byłem sam dźwięk tego jest tak głośny, że i to był zwykły pistolet, karabin i shotgun. To ja sobie wyobrażam jak obok ciebie pociskał altylowski wybucha. To, to musisz być tak obsrane, że to jest po prostu nie do, nie do wyobrażenia. Hmm, jeszcze co powiem ci nie wiem, każdy inaczej, ale. To było też ciekawe doświadczenie, w tym sensie, że ja tego nie widziałem. Mm -hmm. Ja nie wiem, co się dokładnie stało. no Tam leciały pociski w jedną, w drugą stronę. Ja nie wiem, który to był, ale staliśmy pod Hersoniem, bo nie chcieli nas wpuścić tam jakieś papierkowe kwestie. Bo tam ktoś się podawał za wolontariusza, okazał się dziennikarzem, pojechał nie tam, gdzie trzeba filmować, go zastrzelili, zaczęli pilnować. A my byliśmy drugi raz, za pierwszym razem tego nie było, chcieli papiery. No. Long story short, kazali nam spieprzać, więc stanęliśmy pod samym miastem i przyjechali ci ludzie, dla których mieliśmy rzeczy dla psów, po prostu wyjechali do nas, żeby to przeładować. I stoimy sobie w tym samochodzie, no i huczy obok, nie? I tu huczy, tam huczy. W pewnym momencie już zaczęło to być tak blisko, że zaczęć czuć podmuch tych eksplozji, i nie wiem, czy one to były wystrzały od ale to naszej bardzo strony. blisko. No, musiało być blisko. I powiem ci szczerze, mówię, że nie było jakiegoś takiego, wiesz, o kurwa, bo co my zrobimy? Tylko po prostu. Może już no. byłeś dostrojony, jak już byłem, jest tam, jesteś tam, jesteś przyzwyczajony, okej, okay, jedziemy, prawdopodobnie coś wystrzeli, już jesteś trochę taki no, oswojony z to, myślą. Wiesz, co, to pewnie każdy by zareagował. Zresztą no, reakcje są bardzo różne. Jak pierwszy raz byłem w ogóle tam, to byliśmy w Izjumie i normalnie Izjum był wtedy tuż po deokupacji. Tam normalnie stały, stały wojska, coś strzelało. Jak pierwszy raz huknęła artyleria, no to ja tylko patrzę na takiego żołnierza, co był z nami, i się pytam, to nasi? On mówi, tak, tak to nasi, okej. Okay. A drugi dzień po nas była inna ekipa z Polski, mieliśmy tam z nimi jakiś kontakt. Jak człowiek to usłyszał, to zemdlał i go odwieźli karetką. Bo się po prostu wystraszył, bo też był nastrojony, tak, bo to działa w dwie strony. Jedziesz i wiesz, że się coś może złego wydarzyć. Więc coś huknęło, on po prostu każdy reaguje inaczej. i tak naprawdę, dopóki ty nie spotkasz się z tą sytuacją, nie wiesz. Ja mam takiego, no dla mnie to już jest praktycznie jak brat. W półku człowiek opowiadał, że on jak go w 2020 w Białorusi bili, to on nikogo nie wydał, ale nie wie. Jakby mu wyrywali paznokcie, to, to pewnie by wydał, ale nie wie. A jego żona mu tłumaczy, nie no, tyle wytrzymałeś, tyle... nie oni mnie tylko bili. Jakby zaczęli zęby wyrywać, to może bym wydał. I tak, no, masz. Patrzysz na niego, on się z tego śmieje w ogóle. On, Jaka rzeczywistość, co? On, on się z tego ryczy ze śmiechu, bo już to wspomina, jako coś zabawnego. A ty sobie myślisz, kurde, no, a jak, ja, jak, jak, jakbym ja się zachował? I to samo, właśnie. Jedziesz tam, jak jechałem pierwszy raz na ten wschód, to też nie wiedziałem, no. Utknęliśmy samochodem, tam nie wiem, 15-17 kilometrów od, od pozycji Rosjan. No i ja się z tego tak trochę wiesz, na zasadzie, no, trochę śmiech nie wiem, może nerwowy, też powiem ci, no na pewno byłoby zupełnie inaczej. coś obok nas wybucha, tak fajnie, okej, okay, dobra, ale nic się nie dzieje. Mhm. A jakby wybuchło tak, żeby wybuchło i, by, coś rozwaliło. i bym tam zobaczył, że trafiło w dom i tam, nie wiem, ludzie, rozrzucanie, to może bym inaczej na to patrzył i ale inaczej się zachował. Po prostu nie wiem. Przynajmniej masz już jakiś test, już, już byłeś chociaż blisko. Y, jakiś tak. To nie jest dużo, bo... No bo to gdzieś tam było obok. No na pewno coś przylatywało wtedy, bo jak wracaliśmy, to widzieliśmy te miejsca trafnie, że tam faktycznie były takie miejsca w okolicy, więc coś leciało też w naszą stronę. Nie wiesz, no to jest też szansa dużo większa niż w Polsce, tak bo w Polsce, powiedzmy, nie, idąc tu do Ciebie, miałem szansę jedną na 100 tysięcy, że zginę w wypadku samochodowym, a tam miałem jedną na 10 tysięcy. Mhm. To wciąż jest jakieś takie wiesz, statystyczne, jakieś takie ułamki Mało. niedochodzące, ale no trochę więcej. Ale no to jest bardzo jeszcze łagodny test, i każdą taką sytuację trzeba trochę przetestować oddzielnie. Żeby coś o sobie się dowiedzieć, i prawdę mówiąc wszystkim życzę, żeby nigdy nie musieli się tego o sobie dowiadywać. Tego życzmy ludziom, to jest dobre życzenie. Na koniec, powiedz mi jeszcze tylko, jakie masz plany na przyszłość. Coś, coś planujesz, chcesz rozwijać kanał, to, to jest coś, co chciałbyś osiągnąć? Wiesz co, jest taki plan, który jest. Bardzo mi się podoba z kilku różnych przyczyn. Ja bym chciał, żeby ta wojna się skończyła i zacząć wozić ludzi na Ukrainę jako turystów. W tym sensie, że ja w tym widzę potrójną, jakby takie trzy korzenie ma ten plan. Tam będą ludzie, którzy będą chcieli jakoś wrócić do życia. Turysta kupi pamiątkę, zje w restauracji, pójdzie do hotelu spać. Zostawimy tam coś. Więc jest już tutaj jakaś fajna korzyść. Dla ludzi w Polsce będzie, myślę, i ciekawe, i wartościowe to zobaczyć. A zdecydowana większość ludzi, jak pomyślisz, zdecydowana większość ludzi nie pojechałaby do miasta Bachmut przed wojną, bo by się tam zgubili, bo do Kijowa już jest jakieś połączenie lotnicze, fajnie, a dalej to tak różnie z tym bywa, nie wiadomo. A tutaj zobaczyć właśnie te tereny na żywo, tak? Pokazać tym ludziom zobaczyć. I. Ja mam już doświadczenie, nie miałem przed wojną żadnego, ale teraz samochodem do 3,5 się czuję już w porządku. Zapakować takiego busa, pojechać z ludźmi, zawieść ich w te miejsca, pokazać, opowiedzieć. Się... Bachmut, Mariupol, to, to musi być mocna wycieczka. Tam jest dużo takich wiesz, miejsc, wręcz już byśmy powiedzieli na no, symbolicznych, legendarnych, tak. Izium podobno. Wizjom ja akurat byłem, tak, to tam jest ciężko. Teraz prawdopodobnie lepiej, bo to się szybko odbudowuje, ale, ale na pewno będzie wiele takich miejsc, których po prostu nie będą odbudowywać w ogóle. Jakaś papasna, która miejsc, Marinka, miejsca zrównane z ziemią zupełnie, do których możliwe, że ludzie nigdy nie wrócą po prostu. Tam mogą być miny jeszcze przez jakiś czas. Tam mogą być różne sytuacje. Ludzie będą gdzieś się obawiali i myślę, że dla nich będzie z korzyścią to po prostu zobaczyć, żeby... Tak jak ludzie jeżdżą do Auschwitz do mm -hmm. oglądać. Prawda? Zgodzimy się, że to ma jakiś walor dydaktyczny. Ym, więc to jest y, myślę tutaj też ciekawe. Wiesz, niech sobie porobią zdjęcia, niech je powrzucają na Instagrama, niech cały świat to widzi. No i po trzecie oczywiście że nie ukrywajmy. Ja nigdy przed nikim tego nie ukrywam. To mi pozwoli zarobić. Ja lubię zarabiać pieniądze. Kto nie lubi? No, tak. Tylko po prostu staram się to stawiać uczciwie, że tak jak najbardziej chciałbym na takich wycieczkach też zarobić. Bo... To, to, tak jak są takie wyjazdy do, czy, do Czarnobyla i one chociażby. zawsze były. I to hmm. jest mega ciekawa wycieczka. No tak, oczywiście miałem taki, taki wypad kiedyś. Zresztą, co ciekawe służbowo, był tam fenomenalny lis. Lis Siemion, który przychodził żebrać o kanapki do każdej grupy. Piękne mhm. miejsce tak naprawdę w tym sensie, że tam latem akurat byliśmy. Tam jest super zielono. Bardzo tak naturalnie. To jest rezerwa przyrody w tej chwili. No i przy okazji no, można zjeść na leśniki kilometry od tego reaktora, bo stołówka działa. No takie, taki trochę radioaktywny Disneyland, w sensie tam już pamiątki na wjeździe. Tylko się śmiałem, że tam nie wolno było pod żadnym pozorem robić zdjęć o ochronie szlabanom, całej tej sferze takiej ochrony dostępu, bo jakby świat zobaczył, jak bardzo to jest biednie chronione, to chyba byłby jakiś skandal, więc nie wolno było robić temu zdjęć. No to jest ciekawe miejsce, i oczywiście no teraz będzie takich miast widmo, tam właśnie sporo. No niestety szkoda, ale z drugiej strony, właśnie tak jak mówię, dobrze byłoby, żeby świat to zdążył zobaczyć, zanim to wszystko zarośnie, zanim to wszystko odbudują. Swędrowy odbudowują to czasem bardzo szybko, właśnie w wizjumie. Kiedyś, no kiedyś, raz tam byliśmy, wjechaliśmy po takiej skarpie, jeszcze była ubita ziemia, rozdaliśmy tą pomoc humanitarną, nie wiem, dwie godziny później wracamy, jedziemy w inny region, wracamy przez to samo miejsce, tam jest już asfalt. Hmm. I to, to jest to samo miejsce, jak? Pewnie się zaraz rozsypie, bo na szybko, ale widać było, że Działają. robili. Tak. Mhm, pracują nad tym. Um, dobra, bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Hmm. powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach wiecie co, to jest bardzo proste, bo ja na YouTubie się nazywam się tak samo jak w rzeczywistości Marcin Strzyżewski także jak to wpis wpiszecie w wyszukiwarkę, to już jesteście tam gdzie trzeba i w zasadzie tam już jeśli kogoś interesuje coś więcej nie wiem, na przykład książka, no to po prostu tam są linki dalej Książkę napisałeś o Rosji. Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Tak, jest zatytułowane, tak. Mój pierwszy roboczy tytuł był Rosja za wysokim płotem. A pierwszy rozdział jest o tym, dlaczego Rosjanie uwielbiają wysokie płoty. To ludzie mają zajawkę od razu, żeby, spra żeby sprawdzić ten materiał. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję pięknie. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!